Witam wszystkich przybyłych na debatę, witam serdecznie naszych debatantów z komitetów wyborczych, witam serdecznie was, młodzieży i nie tylko, która to przyszła na naszą debatę. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo i frekwencja dopisuje. Otóż Młodzieżowa Rada Miasta Płocka, kontynuując już swego rodzaju, no zaryzykowałbym stwierdzenie, że i tradycję, bo mieliśmy już okazję organizować debatę przed wyborami do Europarlamentu. Mam wrażenie, że relatywnie udaną. Mamy nadzieję, że ta będzie tym lepsza. I kontynuując tą tradycję, w zasadzie już bezpośrednio po debacie do Europarlamentu rozpoczęliśmy pewnego rodzaju rozmowę, jeszcze wtedy w kuluarach, nie na sesji Młodzieżowej Rady Miasta, o tym, żeby zorganizować podobną przed wyborami do parlamentu tutaj w naszym okręgu płocko-ciechanowskim. Siłą rzeczy debata przed wyborami do Europarlamentu skupiała się na kwestiach europejskich, bardziej globalnych. Tutaj nie omieszkamy wspomnieć o kwestiach dotyczących polityki zagranicznej, dotyczących całego kraju, dotyczących programów, komitetów, z których kandydują nasi debatanci, ale postaramy się również o kwestie lokalne. Stąd też chciałem przedstawić mojego współmoderatora, pana doktora Arkadiusza Lewandowskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Korzystając z okazji, chciałbym państwu przedstawić osobę, która rozpoczęła dzisiejszą debatę, czyli pan Michał Wyrębkowski z Młodzieżowej Rady Miasta. To się zgadza. Szanowni państwo, tak jak powiedział kolega, mamy okazję, sposobność porozmawiać przed wyborami parlamentarnymi i myślę, że bardzo dobrze się składa, że mamy okazję porozmawiać z kandydatami z naszego okręgu, z naszego regionu, z naszego miasta, ponieważ każdy tutaj z siedzących po mojej prawej stronie, kandydat do parlamentu jest w zasadzie bardzo zainteresowany naszymi sprawami lokalnymi, co myślę, że podnosi też rangę tej debaty, chociażby w sensie takim, że będziemy mogli rzeczywiście porozmawiać o problemach naszego regionu, naszego okręgu wyborczego. I przechodząc bezpośrednio do tej kwestii zasadniczej, otóż o to, z kim będziemy dzisiaj mieli okazję porozmawiać, to pragnąłbym od razu wytłumaczyć pewne nieporozumienie, które może zajść, a w zasadzie taki zbieg okoliczności, który zaszedł. Otóż wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich komitetów wyborczych. Pan Marcin Kierwiński, którego widzimy na slajdzie, niestety nie udało się nam go zmienić. Nie mógł dzisiaj przybyć i być z nami, stąd też zastępuje go pan Mariusz Pogonowski i z tego miejsca chciałbym serdecznie go powitać. Co prawda nie w kolejności, ale proszę o brawa. Z kolei pan Paweł Usiądek z Konfederacji chciałby bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich tu obecnych i debatantów i publiczność. Niestety z różnych względów również nie mógł przybyć i zapewnić, że tak powiem, zmiennika. I przechodząc do powitania naszych debatantów, chciałbym serdecznie powitać panią Violettę Kulpę z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Proszę o brawa. Pana Arkadiusza Iwaniaka z KWSLD. Proszę o brawa. Oraz pana Michała Sosnowskiego z PSL-u Koalicji Polskiej. I przechodząc bezpośrednio do zasad naszej debaty. Otóż podobnie jak i na debacie przed wyborami europejskimi, będziemy my jako moderatorzy zadawać na zmianę pytania. Na pytania odpowiadać będzie każdy z debatantów. Na odpowiedź będą mieli po 90 sekund. Przed każdym pytaniem postaramy się zrobić krótki wstęp. Dlatego wstęp do pytania
wraz z jego kontekstem, pewnymi danymi, pewnymi faktami, który, mam wrażenie, rozjaśni nieco sprawy, a poza tym debata nabierze charakteru edukacyjnego. Po każdej rundzie pytań, na którą będzie odpowiadał kolejny z debatantów, nastąpi krótka, bo 30-sekundowa runda ad vocem, w której nasi debatanci będą się mogli odnieść do wypowiedzi swoich konkurentów. Na sam koniec będzie okazja 90-sekundowej wypowiedzi, która ma na celu zachęcić wyborców do głosowania na państwa. I po tej właśnie wypowiedzi, to jest po siódmej rundzie, bo pytań będzie z naszej strony 6, nastąpi czas na pytania od publiczności, których przewidujemy co najmniej kilka. Zobaczymy też, jak będzie wyglądała kwestia czasowa, ale z pewnością będzie i czas na pytania od publiczności. I teraz czas najwyższy do przejść do właściwej części debaty. Rozpoczniemy od wprowadzenia, o czym właściwie decydują te wybory. Państwo, jesteśmy w cyklu wyborczym od maja praktycznie, a cały czas trwa kampania wyborcza. W maju wybieraliśmy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, teraz wybieramy przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Jak Państwo dobrze pamiętają, prawie że rok temu wybieraliśmy władze samorządowe, a w przyszłym roku będziemy wybierać prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Także kampania wyborcza, cykl wyborczy trwa nieprzerwanie. Drodzy Państwo, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października, czyli już niedługo, już za chwilę. Kadencja Sejmu i Senatu trwa 4 lata. Z okręgu płocko-ciechanowskiego wybieranych jest 10 posłów do Sejmu w wyborach proporcjonalnych, drodzy Państwo. W wyborach startuje 5 komitetów ogólnopolskich, Koalicja Obywatelska, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe w ramach Koalicji Polskiej i Sojusz Lewicy Demokratycznej. To 5 komitetów, drodzy Państwo, ogólnopolskich, czyli komitetów, które startują w każdym z okręgów wyborczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. I to też, drodzy Państwo, daje tym komitetom, można powiedzieć, przewagę, ale także daje szansę do występowania w różnego typu debatach, także myślę, że z tego też powodu w ten sposób też usprawiedliwiamy się, że zostali zaproszeni właśnie ci kandydaci czy reprezentanci tychże komitetów wyborczych. Wybory, drodzy Państwo, do Sejmu i Senatu są o tyle istotne, że reprezentanci w parlamencie wybierają czy tworzą zaplecze przyszłego rządu. Dlatego wybierając parlamentarzystów decydujemy także o kształcie przyszłego rządu Rzeczpospolitej Polskiej. I myślę, że waga tych wyborów jest doskonale znana. Na sali widzę studentów i widzę licealistów. Myślę, że każdy z Państwa w sposób dojrzały już czuje się obywatelem Rzeczpospolitej i w sposób dojrzały korzysta albo będzie za chwilę korzystać z praw wyborczych. I tym samym przejdziemy do pierwszej kwestii, którą będziemy podejmować. Otóż transportu i komunikacji. I tą kwestię pozostawię mojemu współprowadzącemu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, szanowni goście naszej debaty, debatanci. Płock jest miastem średniej wielkości. Płock jest miastem, który ma pewną okoliczność towarzyszącą lokacji. Otóż jest miastem, które w niedalekim sąsiedztwie ma aglomerację warszawską, w niedalekim sąsiedztwie ma miasta większe od siebie, takie jak Łódź, Toruń, ma miasta, które są ośrodkami akademickimi, ośrodkami przemysłowymi, gospodarczymi. Płock jest ulokowany, ktoś powie, w sposób niefortunny, a może inaczej, jest ulokowany w taki, a nie inny sposób i jest to zarówno wada i zaleta, którą właśnie można w pewien sposób wykorzystać. Drodzy Państwo, Płock ma pewien problem komunikacyjny. Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym powołana została spółka celowa, która ma przygotować inwestycje, mówią niektórzy, kluczową z perspektywy
z perspektywy komunikacji całego kraju. Otóż, drodzy Państwo, na sierpniowej sesji Rady Miasta odbyła się debata na temat połączenia Płocka z Centralnym Portem Komunikacyjnym właśnie oraz ewentualnej linii kolejowej Płock-Modlin. Jest to inwestycja, która ma właśnie umożliwić wykorzystanie szansy, jaką niesie lokacja płocka, lokacja związana z sąsiedztwem właśnie miast, o których wcześniej wspomniałem. I nasze pytanie, drodzy nasi goście, dotyczy tego, jak, jeżeli zostaniecie wybrani na urząd posła, planowalibyście podjąć działania, aby usprawnić właśnie transport, nie tylko kolejowy, ale i drogowy, między Płockiem i Warszawą chociażby, Płockiem i Łodzią, Płockiem i Toruniem. To pytanie wynika z tego, że jak doskonale wiemy, większość płocczan, którzy chcą kontynuować studia na uczelniach wyższych, wybiera na przykład właśnie te miasta, tak? A wybierając jedno z tych trzech miast bądź innych miast, często nie wracają ci młodzi płocczanie do tego miasta. Można powiedzieć, te miasta wysysają potencjał intelektualny naszego regionu. Konkretyzując pytanie, co Państwo by zrobili, aby usprawnić potencjał komunikacyjny naszego miasta tak, aby ten potencjał ludzki, potencjał, ten zasób, kapitał ludzki został zatrzymany w Płocku. I tym samym o pierwszą wypowiedź pragnąłbym poprosić pana Arkadiusza Iwaniaka. Dziękuję bardzo za zaproszenie i chciałem pogratulować i myślę, że ta debata, która się odbyła przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, była debatą udaną. Potwierdzenie jest chociażby dzisiejsza frekwencja, która naprawdę nie tylko zaskakuje, ale i imponuje, także gratuluję tej dzisiejszej debaty. Ale wracając jakby do tematu. Już ponad 6 lat temu, jak byłem radnym, jako radny Rady Miasta Płocka, podjąłem tą kwestię transportu, a więc drogi szybkiego ruchu S10 i przybliżenia jej do Płocka oraz drogi kolejowej łączącej Płock i Warszawę, bo to był najważniejszy kierunek. Również wtedy, jakby w tej walce o ten transport, mówiłem o wyprowadzeniu transportu substancji niebezpiecznych z Płocka. To było 6 lat temu. Zmienił się jeden rząd, potem zmienił się drugi rząd. Przed każdymi wyborami do parlamentu te kwestie były wpisywane do budżetu i one były jakby przedstawiane i o nich mówiono. Natomiast chwilę po wyborach te kwestie wypadały z budżetu i nie były realizowane. Niewątpliwie Płock jest miastem wykluczonym, nie tylko, a przez to te wszystkie ościenne miasta również, jest wykluczonym komunikacyjnie. Dzisiaj nie mamy połączenia PKS-u, nie mamy połączenia kolejowego, bo żeby dojechać do Warszawy, to nawet nie jestem w stanie powiedzieć, którędy trzeba by się dostać. Co trzeba zrobić? To po prostu trzeba wpisać do budżetu, przypilnować i grupa posłów z Płocka musi tego konkretnie przypilnować, żeby to było potem zrealizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O następną wypowiedź poproszę panią Violettę Kulpę. Dzień dobry wszystkim Państwu. Nie będę wchodzić w wstępy, bo czas jest ograniczony, w związku z tym chciałbym Państwu powiedzieć jedno. Nie boję się powiedzieć, że Płock nie tyle ma problemy komunikacyjne, co po prostu najzwyczajniej świeci z dziurą komunikacyjną. Jak Państwo doskonale wiecie, z dworca PKP możemy dojechać tylko do Kutna albo do Sierpca. A nie o to nam chodzi. Chodzi o pociągi dalekobieżne, chodzi o porządne drogi szybkiego ruchu, które nas wreszcie połączą z dużymi aglomeracjami typu Warszawa. Jak jesteście studentami, to doskonale o tym Państwo wiecie, że potrzebujecie dobrego, szybkiego transportu i tego niestety nam brakuje. Ja w kampanii samorządowej w ostatnim roku mówiłam o tym, kandydując na urząd prezydenta miasta Płocka i mamy konkretne propozycje, które w moim odczuciu i w odczuciu wielu parlamentarzystów, a także rządu, urealniają się, bo to jest centralny port komunikacyjny, który wreszcie może połączyć miasto Płock chociażby z Warszawą. Każdy z nas chciałby dojechać w 45 minut do Warszawy, a nie w 2,5 godziny, jak to niejednokrotnie teraz się czyni. W związku z tym centralny port komunikacyjny w Baranowie gwarantuje nam nie tylko linię kolejową, ale i drogi szybkiego ruchu, które łączą największe aglomeracje, a chcę Państwu powiedzieć, że Płock
znalazł się na linii właśnie Centralnego Portu Komunikacyjnego i tych połączeń, które są tam urealnione. To nie są tylko plany, tylko już są podjęte konkretne decyzje. Natomiast w kwestii S10 oczywiście jak najbardziej będziemy zabiegać cały czas o przybliżenie drogi S10 do miasta Płocka, w kierunku miasta Płocka. No nie interesuje, tak, nie interesuje nas S10 w odległości 40 czy 50 kilometrów, ale przynajmniej 10. To chyba są takie najbardziej priorytetowe rzeczy. Dziękuję. O następną wypowiedź poproszę pana Mariusza Pogonowskiego. Rzeczywiście. Halo. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście komunikacja to siła napędowa i gospodarki, i w ogóle rozwoju, dlatego absolutnie potrzebujemy takiej drogi. Uważam, że Centralny Port Komunikacyjny i ten projekt ma tak duży rozmach, jest olbrzymim projektem, robiącym olbrzymie wrażenie, jednak pod wielkim znakiem zapytania dla mnie jest realizacja tego projektu. Czy jak gdyby ile lat trzeba będzie czekać, żeby to w ogóle było realne? Zastanawiam się, na ile obraz tego projektu został stworzony po to, aby zachwycić, a na ile on jest w ogóle możliwy do realizacji. Terminy, które zostały tam podane, jak gdyby negocjowanie poszczególnych fragmentów drogi i podejmowanie konkretnych decyzji i planów wydaje się być bardzo szybkie. Ja mam wiele obaw co do tego centralnego punktu komunikacyjnego, portu komunikacyjnego, ze względu na... Moja wyobraźnia widzi tam mnóstwo, jak gdyby duży czas realizacji. Wydaje mi się, że trzeba by się skupić na dobrej drodze, szybkiej drodze między Warszawą a Toruniem, która przebiegałaby blisko Płocka, żeby to była wysokiej jakości droga i trzeba po prostu chodzić, prosić i się cały czas przypominać i zjednać sobie jak najwięcej znajomych, żeby było czas mnóstwo głosów. Skończyłem. Dziękuję bardzo. O następną wypowiedź poproszę pana Michała Sosnowskiego. Przede wszystkim serdecznie państwa witam. Gratuluję frekwencji i dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że padło to pytanie, bo jak pewnie już państwo zauważyliście, głównym tematem mojej kampanii jest właśnie S10 dla Płocka. To jest kluczowa sprawa. Ja nie ukrywam, że przez kilka lat mieszkałem w Toruniu, a pracowałem w Warszawie, w związku z tym doskonale, a z kolei rodzinę i przyjaciół miałem w Płocku, więc doskonale zdaję sobie sprawę, jak wielką dziurą komunikacyjną jesteśmy i faktycznie to trzeba zmienić. I to jest podstawowy mój cel mojej bytności w Sejmie, mam nadzieję, przyszłej. Niestety 4 lata temu posłowie Prawa i Sprawiedliwości obiecali tą drogę, a przez te 4 lata nie zrobili tak naprawdę w tym temacie nic poza pojedynczymi interpelacjami. Ja działając w samorządzie nauczyłem się, że żeby załatwić jakąś sprawę, czy to jest, są pieniądze na nowy stadion dla nawciarzy, czy to są jakiekolwiek inwestycje, to trzeba za daną sprawą chodzić, pisać, prosić, tak naprawdę stać pod drzwiami u ministra, aż on przesunie te środki na tą drogę. Jeżeli chodzi o CPK, mimo że jest to projekt rządowy, ja bardzo kibicuję i mimo że nie popieram tego rządu, jak państwo pewnie wiecie, to kibicuję, aby te wielkie plany stały się realnymi planami. I to tyle. Myślę, że zapraszam jeszcze państwa na stronę www.s10 dla Płocka. Tam zbieramy podpisy pod petycją do ministra o przyspieszenie tej budowy. Mamy już ponad 2000 podpisów, także ta liczba robi się pokaźna. Mam nadzieję, że zrobi wrażenie w Warszawie, kiedy wyślemy tą petycję. I jeszcze jedna rzecz a propos odległości S10 od Płocka. Szkoda, że niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości jeżdżąc do Sierpca obiecują tam przebieg tej trasy, a w Płocku mówią zupełnie co innego. Dziękuję bardzo. O pierwszą wypowiedź w rundzie ad vocem poproszę pana Arkadiusza Iwaniaka. Przypominam, 30 sekund. A nam wyskoczyło 90, przepraszam. Tak, ale będę po prostu ucinał przy 30, jak minął. To znaczy, żeby zadbać, żeby potencjał intelektualny nie uciekł wraz z drogami z Płocka, bo to, że wybudujemy drogi i będziemy mogli się poruszać do Warszawy, do Torunia, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, musimy zadbać, żeby ta młodzież nie uciekała z Płocka w poszukiwaniu dobrych uczelni. Również jako radny próbowałem zainicjować powstanie Uniwersytetu w Płocku. Nie mówię tutaj konkretnie o kierunku, ale chciałem, żeby tu powstała kolejna dobra uczelnia, jak chociażby Politechnika. Czas już upływa. I to mogłoby zatrzymać młodzież, poza kilkoma innymi oczywiście warunkami, jak mieszkania, praca i tak dalej, ale żeby oni tu zostali, dziękuję a nie bardzo. Wyjechali nowo wybudowanymi drogami. O kolejną wypowiedź w rundzie ad vocem poproszę panią Violettę Kulpę. Znaczy po pierwsze ja nie boję się odpływu intelektualnego naszych mieszkańców, bo cały czas się to czyni. Właśnie lepsza komunikacja może usprawnić to, że ci ludzie będą widzieli przyszłość w mieście Płocku poprzez pryzmat również
zaproponowania, bo tak naprawdę, szanowni państwo, inwestorzy do Płocka nie przyjadą, jeśli będą widzieli taką beznadziejną komunikację, jaka jest obecnie. Czyli potrzebujemy tak naprawdę dróg, komunikacji po to, żeby stworzyć tutaj miejsca pracy właśnie dla młodych osób, które wyjeżdżają do innych miast po to, żeby się uczyć i po to, żeby ewentualnie szukać miejsca pracy, i musimy to zapewnić. Natomiast dziękuję, ja tylko bardzo chcę jedno powiedzieć. Ale już czas upływał. Znaczy, w sprawie Modlina chciałabym dodać. Ale nie coś mogę niestety pozwolić na kolejne przedłużenie ad vocem. Poproszę o kolejną wypowiedź pana Mariusza Pogonowskiego. Więc rzeczywiście, nowe miejsca pracy, jak przytrzymać młodzież, wydaje mi się to bardzo trudne, ponieważ takie migracje są w całej Europie. Stworzenie tych nowych miejsc pracy i szybka droga może spowodować to, że powstaną nowe przedsiębiorstwa i nowe fabryki, w których być może ci ludzie by pracowali. Fabryki to może za dużo powiedziane. Ale tak, droga może mieć bezpośredni wpływ na poszerzenie, zwiększenie miejsc pracy w Płocku. Dziękuję bardzo. I o ostatnią wypowiedź w tej rundzie poproszę pana Michała Sosnowskiego. Pani Wioletta nie zdążyła na temat Modlina, to ja się wypowiem. Tak, powinniśmy inwestować w rozwój portu lotniczego Modlin, najszybciej i najdynamiczniej rozwijającego się portu lotniczego, a nie pompować miliardy w trupa, który jest w Radomiu tylko i wyłącznie z powodów politycznych. To pierwsza rzecz. Po drugie, jeżeli będziemy w stanie dojechać 45 minut do Warszawy, to myślę, że wielu płocczan, również młodych, zdecyduje się na podjęcie lepiej płatnej pracy w Warszawie, po prostu dojazd codzienny, czy to do Torunia, czy do Warszawy, a będą mieszkać z kolei w Płocku, bo tu będą niższe koszty dla nich. Czas życia już upływa. Dziękuję bardzo. Następny temat będzie dotyczył, który z kolei zostanie zaprezentowany przeze mnie, będzie dotyczył transformacji energetycznej. Otóż Polska w 2015 roku zobowiązała się poprzez podpisywanie porozumień paryskich do ograniczenia emisji, co na skalę światową ma doprowadzić do tego, przynajmniej według założeń porozumień paryskich, do tego, aby ograniczyć wzrost światowej średniej temperatur do 1,5 stopnia powyżej poziomu przedprzemysłowego. I jeżeli chodzi o kwestie zmian klimatu, to ich antropogeniczność jest powszechnie przyjętą rzeczą wśród grona naukowców. Pojedyncze przypadki denializmu klimatycznego są uważane raczej za pseudonaukę, nie są publikowane w pismach naukowych i tym podobne. Wobec tego możemy z dużą dozą pewności stwierdzić, iż globalne ocieplenie jest faktem i że człowiek na nie wpływa. Czy jest to bardzo duży stopień, czy duży stopień, w to już nie będziemy się wgłębiać. Jednak zasadniczą kwestią debaty publicznej ostatnich miesięcy, między innymi ze względu też na fakt młodzieżowych strajków klimatycznych, stała się to właśnie transformacja energetyczna. Czyli pytanie w skrócie, co po węglu, jeżeli mielibyśmy do tego węgla odchodzić i czy w ogóle powinniśmy na ten moment od tego węgla odchodzić. Wobec tego, na co powinniśmy postawić? I tu pytanie do naszych debatantów. Na odnawialne źródła energii, wiatraki, na panele słoneczne, może na atom, czy zostać przy węglu, przynajmniej do pewnego momentu, i jak państwo widzicie miejsce Płocka w tej właśnie transformacji energetycznej. I o pierwszą wypowiedź będziemy się przesuwać co jedno miejsce. Z pierwszą wypowiedzią poproszę panią Violettę Kulpę. Znaczy, tylko jedno zdanie. Modlin jest mrzonką, po raz któryś wykorzystywaną w kampanii wyborczej, i tak naprawdę państwo doskonale wiecie, że marszałek Struzik obiecywał, że w 2020 roku przejedziemy nową drogą Płock-Modlin, co jest oczywiście nierealne, bo nawet nie ma tego w planach. Czy jest to kolejna mrzonka? Natomiast jeśli chodzi o węgiel, ja jestem przeciwna drastycznym elementom od razu ucinania pewnych źródeł energii. Czyli jeśli dziś podejmiemy decyzję, że nie korzystamy z węgla, to pytanie, co z kopalniami, co z pracownikami, ich przekwalifikacją,
przekwalifikowanie, znalezienie innego miejsca pracy. To są tysiące, a nie wiem, czy nawet nie setki tysięcy osób, które są zaangażowane w pracę w różnych kopalniach w tym zakresie i w ich otoczeniu. Oczywiście dla mnie najważniejsza jest i w świetle programu Prawa i Sprawiedliwości fotowoltaika i te projekty, które przedstawiamy, między innymi Energia Plus projekt, to jest między innymi dofinansowanie, proszę Państwa, gospodarstw domowych w panele fotowoltaiczne. I to jest bardzo istotne, ponieważ nawet energia, która będzie wykorzystywana przy panelach, jest również możliwa do realizacji przez gospodarstwa domowe. I to są konkretne dofinansowania, które są uruchamiane przez rząd państwa i bardzo też prosiłabym Państwa o to, żeby się zorientować w kwestii formalności, bo naprawdę to jest bardzo ciekawa oferta, która wynika między innymi z kolejnej propozycji polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Czas powoli upływa. I oczywiście ceny energii, chcę tu uspokoić, pozostają bez zmian, tak jak zapowiedział minister Tchórzewski, tak to pozostało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O następną wypowiedź poproszę pana Mariusza Pogonowskiego. Zastanawiam się, czy ktoś z Państwa widział, jak wygląda rura, którą płynie ropa do koncernu naftowego. Wyobraźcie sobie, że ona jest spalana w tym samym czasie, w którym płynie. Wyobraźcie sobie, jak dużo tlenu potrzeba, aby spalić taką ropę. Ile węgla, ja nie mam w ogóle wyobrażenia, ile energii potrzebuje Polska, ale to jest ogrom. I ogrom spalonego tlenu. Mi się wydaje, że my musimy zmienić naszą świadomość i postrzeganie. My musimy potrzebować mniej energii, mniej żarówek na święta, mniejsze pojemności aut. My potrzebujemy, szanowni państwo, zmienić nasze myślenie o byciu na tej planecie. To przede wszystkim. My powinniśmy ograniczać zużycie energii. Technicznie oczywiście budowanie elektrowni wiatrowych, budowanie paneli fotowoltaicznych czy innych źródeł, które nie zużywają tlenu, innych sposobów wytwarzania energii ekologicznych, absolutnie uważam, że to jest najlepszy pomysł i inwestowanie w to, ale to jest niewiele, to nie wystarczy na gospodarkę. Potrzebujemy też dużo energii. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to zrobić, nie znam się na tym, ale na pewno musimy zmienić naszą świadomość. Dziękuję bardzo. O następną wypowiedź poproszę pana Michała Sosnowskiego. Tematyka energetyczna to jest zbyt poważny temat, żeby odpowiedzieć 90 sekund, natomiast kilka spraw. Wiecie państwo, po czym poznać, czy ktoś wie, o czym mówi, kiedy mówi o OZE? Jak ktoś się nie zna, to mówi panele fotowoltaiczne, jak się zna, to fotowoltaiczne, bo tak jest poprawnie. I teraz tak, Polska zobowiązała się przed Komisją Europejską, że w miksie energetycznym wystąpi 15% odnawialnych źródeł energii w Polsce. Niestety już wiadomo, że prawdopodobnie nie osiągniemy tych wskaźników, przez co Polsce grożą wysokie kary. To jest pierwsza rzecz. Druga, naszym celem i w naszym programie jest to, aby do 2026 roku w miksie energetycznym 50% energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii, czyli to są właśnie panele, to są tak zwane wiatraki. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym, czym jest prosument. Jest to jednocześnie producent, a jednocześnie konsument tego prądu, czyli to są te małe, takie nasze elektrownie, które możemy sobie stworzyć, tak naprawdę fedrując, jak to ktoś kiedyś powiedział, energię ze słońca, a niekoniecznie z węgla, który trzeba kopać jak teraz bardzo nisko, przez co są wysokie koszty jego wydobycia. I cóż jeszcze, usłyszałem tu przed chwilą, że ceny prądu są bez zmian. No ja akurat sam płacę swoje rachunki i no nie są bez zmian. Myślę, że zapytajcie rodziców, czy ceny prądu pozostały bez zmian. Oczywiście rząd różnymi sztuczkami prawnymi próbuje trzymać te ceny w ryzach, natomiast już prawdopodobnie po wyborach, czy od nowego roku, od stycznia te ceny mocno wyskoczą w górę, co oczywiście przełoży się też niestety na ceny podstawowych produktów, ceny usług i tak dalej. Dziękuję bardzo. I ostatnią wypowiedź w tej rundzie poproszę pana Arkadiusza Iwaniaka. Jeśli chcemy myśleć o transformacji energetycznej, musimy myśleć o tej kwestii w kategoriach katastrofy ekologicznej, która nas niechybnie czeka za kilka bądź kilkanaście lat. Ale musimy też myśleć o tym, bo jak rozumiem, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o was, o młodym pokoleniu, to musimy myśleć o tym, że jeśli tego wszystkiego nie zmienimy, a więc po pierwsze nie wyrzucimy z naszej gospodarki węgla, w jaki sposób i w jakim czasie, to jest zupełnie inna kwestia. Jeśli nie zainwestujemy w OZE, być może nawet w atom, ale to pozostawiam naukowcom, żeby oni stwierdzili, czy nasz kraj po pierwsze jest miejsce na atom i czy świadomość nasza jest wystarczająca, żeby ten atom był i czy jest on na tyle bezpieczny, żebyśmy mogli go wykorzystać. Nie jestem w tej kwestii fachowcem, ale musimy patrzeć na to w ten sposób, że jeśli tego nie zrobimy, bez względu na to, jakie to są koszty, to za chwilę nie będziemy mieli czym oddychać, nie będziemy mogli żyć i nie będziemy mogli rozmawiać o waszej przyszłości.
przepraszam, że mówię waszej bezpośrednio, ale taka jest prawda. Jeśli chcemy powiedzieć o tym, jak będziemy za chwilę dbali o waszą pracę, o wasze mieszkania, o drogi i po czym będziemy jeździć, to musimy pamiętać, że bez tego, bez inwestycji w klimat, bez inwestycji w środowisko, po prostu to się nie uda i to jest bezsensowne, bo nie będziemy mieli czym oddychać, będzie susza i tak to się niestety katastrofą klimatyczną zakończy. Musimy bezwzględnie zainwestować w OZE, bo również OZE to są nowe, zielone miejsca pracy. Czas powoli upływa. Dziękuję bardzo. O pierwszą wypowiedź w rundzie ad vocem poproszę panią Violettę Kulpę. Przypominam, 30 sekund. Znaczy, szanowni państwo, ja nie będę wdawać się w żadne tego typu wymiany zdań pomiędzy kolegami, którzy uczestniczą w debacie, bo to nie o to chodzi. Natomiast chciałabym zaapelować, żeby nie straszyć się. Ceny energii elektrycznej zgodnie z tym, co zostało przekazane przez rząd, pozostały bez zmian. I pragnę zapewnić, że no to tak jak dobrze, że nie mamy pewnego rządu, więc paliwo nie jest po 7 zł, tylko jak patrzyłam ostatnio na stację 4,96, 95. Więc to nie tak dziękuję do końca, bardzo. Więc proszę nie straszyć, o to apeluję. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź poproszę pana Mariusza Pogonowskiego. Ja rezygnuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Więc o kolejną wypowiedź poproszę pana Michała Sosnowskiego. No zobaczymy, jak te ceny będą się kształtowały po wyborach. Myślę, że sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Cóż więcej mogę dodać? Mogę się też pochwalić, że jako spółka miejska, inwestycje miejskie, jako pierwsi w Płocku wprowadziliśmy panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, dzięki czemu koszty energii w przedszkolach i żłobkach, którymi administrujemy, spadły o około 40-50%. Dziękuję bardzo. A ostatnią wypowiedź w rundzie ad vocem poproszę pana Arkadiusza Iwaniaka. Jeśli o transformacji energetycznej mamy mówić w ujęciu tutaj naszym lokalnym, to musimy pamiętać, że niestety Płock jest tak usytuowany, że nie wszędzie dociera sieć ciepłownicza i nie wszędzie jest podłączony gaz. Niestety tu też jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni. W dużej mierze to zanieczyszczenie, które w Płocku jest, wynika z węgla i spalenia w piecach w domach. To musimy drastycznie zmienić i to jest wyzwanie dla nas na najbliższe lata. Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do kolejnego przepraszam najmocniej, przechodzimy tym samym do kolejnego pytania dotyczącego edukacji i tą kwestię pozostawiam mojemu współprowadzącemu. Tak, młodszy kolega, że tak powiem, pozostawił mnie z trudnym tematem, edukacją i myślę, że kontrowersyjnym w ostatnim czasie. Reforma minister Zalewskiej, szeroko komentowana, stała się elementem debaty publicznej, a ja chciałbym ująć ten temat nieco szerzej. Otóż w zasadzie od połowy lat 90. ubiegłego wieku, a już w nowym wieku w zasadzie wręcz jako stały element dyskusji akademickich pojawiał się temat ekonomizacji czy też komercjalizacji edukacji. Co ten termin oznaczał? Oznaczało, że szkoła, szczególnie szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, miały kształtować ucznia z perspektywy rynku pracy, miały kształtować dobrego pracownika, znaczy efektywnego pracownika, konkurencyjnego pracownika, ale nie miała kształtować, jak mówią pedagodzy, zaplecze intelektualne państwa polskiego. To jest jedna ze stron oczywiście dyskusji akademickiej, ale takie głosy się pojawiały. To jest pierwszy poziom rozmowy o edukacji, czyli jakiej szkoły byśmy oczekiwali? Szkoła, która będzie bardzo praktyczna, będzie tworzyła narzędzia na rynek pracy, czy szkoła, która będzie tworzyła zaplecze intelektualne? Drugi poziom rozmowy o edukacji to jest właśnie kwestia systemowa. Czy państwo są za gimnazjum, mówiąc w wielkim skrócie, czy państwo są przeciwko gimnazjum, prawda? Ta dyskusja miała niedawno miejsce i myślę, że młodzi ludzie chcieliby usłyszeć od państwa, czy gimnazjum to jest państwa temat, czy nie. I trzeci poziom rozmowy o edukacji, jaki możemy sobie wyobrazić, drodzy państwo, no to być może mniej interesujący nieco naszych dzisiejszych słuchaczy, ale to jest kwestia nauczyciela. Czy nauczyciel zarabia godnie, czy nauczyciel jest szanowanym zawodem, czy nauczyciel jako instytucja to instytucja, byśmy powiedzieli, zaufania publicznego dzisiaj, prawda? Chciałbym, żebyś państwo się do tych trzech tematów, tych trzech poziomów dyskusji edukacji odnieśli, a taką klamrą tej części byłoby pytanie, jeżeli państwa ugrupowanie będzie współtworzyć rząd, jaki kształt polskiej edukacji państwo by widzieli? Jaka
jest przyszłość polskiej edukacji, ale także i polskiej edukacji, bo edukacja to samorząd, trzeba o tym pamiętać, prawda? Czy wrócimy do gimnazjów, czy będzie kontynuowana reforma? Jeżeli będzie reforma, niekoniecznie minister Zalewskiej, to w jakim kierunku według Państwa reforma edukacji powinna zmierzać? O taką odpowiedź bym Państwa prosił i kontynuując, że tak powiem, cykl zmian odpowiedzi, tym razem poprosimy o głos pana Mariusza Pogonowskiego jako pierwszego. Wydaje mi się, że gimnazja nie były złym pomysłem, ale na pewno niedobrym pomysłem jest co roku czy co kilka lat zmieniać jak gdyby sposób edukacji, jej formułę. To straszny bałagan wprowadza. Wydaje mi się, że rodzice bardzo dużo pracują. Dzieci często wracają do domu i nie mają ze sobą co zrobić. Wydaje mi się, że ciekawą sytuacją byłoby, gdyby dzieci spędzały tyle samo czasu w szkole, co rodzice w pracy. W szkole byłby czas na to, żeby nauczyciel, instruktor mógł popracować swobodnie ze swoim uczniem. Sytuacja, w której plan nauczania jest tak mocno nabity tematami, że nie ma czasu na to, żeby sprawdzić listy obecności, i dzieciaki dostają cały czas następne kartkówki, jest absurdalną sytuacją. Nauka nie polega na wkuwaniu wiedzy, polega na pasji i polega na tym, że robimy, jakby tworzymy coś nowego, siebie tworzymy, poruszamy się w nowych przestrzeniach. Tu jest jakiś problem. Trzecie pytanie dotyczyło... Nauczyciela. Nauczyciel musi być autorytetem, musi być szanowany, inaczej... Czas powoli upływa? Inaczej przestaje być nauczycielem, można go po prostu odepchnąć na bok. Dlatego też rodzice i wszyscy inni powinni zadbać o to, aby szanować nauczyciela. Dziękujemy. Pan Michał Sosnowski. Przede wszystkim edukacja potrzebuje spokoju. Nie może być tak, że z każdym rządem mamy kolejną nową koncepcję na funkcjonowanie szkoły, na to, ile lat ma trwać poszczególny etap edukacji. Słusznie kolega Arek zauważył, że szkoły to też samorząd, a przede wszystkim samorząd. Pragnę wam przypomnieć, jak wyglądało wprowadzanie reformy przez obecny rząd, reformy edukacji, a ja bym ją nazwał deformą. Najpierw rząd ogłosił, że chce zlikwidować gimnazję i wrócić do szkół podstawowych. Na co samorządy podnosiły larum, mówiły głośno, że nie, bo będą przepełnione klasy, bo będzie chaos, bo po prostu jest to zły pomysł. Wszystkie samorządy praktycznie zgłaszały taki problem. Rząd wtedy odpowiadał. Odczepcie się, to jest nasze uprawnienie, obiecaliśmy to w programie i my to wprowadzimy, zlikwidujemy gimnazja. Po czym, jak się okazało, że mamy wszystkie te rzeczy, o których mówiły samorząd, czyli przepełnione klasy, chaos i tak dalej, to nagle usłyszeliśmy, przecież to wina samorządów. A pani minister edukacji uciekła do Brukseli, tak? Więc no nie powinno być takiej sytuacji i bardzo negatywnie oceniam reformę edukacji. Natomiast jeżeli szedłbym do Sejmu, to nie proponowałbym już zmian w tym zakresie, bo tak jak mówię, przede wszystkim edukacja potrzebuje spokoju. Trzeba również wrócić i większy nacisk położyć na edukację branżową, zawodową. Myślę, że wszyscy wiemy, że brakuje specjalistów i obecnie dużo więcej można zarobić jako młody spawacz niż jako świetny specjalista z zarządzania i marketingu. Więc warto się też nad tym skupić. I jeszcze jedna rzecz. Nauczyciele powinni zarabiać zdecydowanie więcej. Powiem tak, mniej na nagrody dla ministrów, mniej na rozbijane limuzyny, mniej na TVP, mniej na ojca dyrektora, a więcej na zwykłego dyrektora. Dziękuję bardzo. Tym samym przechodzimy do kolejnej wypowiedzi w tej rundzie pana Arkadiusza Iwaniaka. Trudno się nie zgodzić z końcówką wypowiedzi Michała o finansowaniu. Znaczy, jeśli chodzi o nauczycieli, od tego, jeśli państwo pozwolicie, zacznę. Znaczy, tak jak było to powiedziane, nauczyciel musi mieć prestiż i autorytet. Nie chciałbym się prześcigać, jaka wysokość wynagrodzenia i mówić, czy to będzie 4, 3, 5 czy 10, bo to jest jak gdyby tylko kwestia liczby. Natomiast to musi być takie wynagrodzenie, żeby usatysfakcjonowało osoby, które idą do tego zawodu i żeby dawało im prestiż i autorytet. To jest podstawowa kwestia. Jako Lewica byliśmy przeciwni gimnazjom od samego początku, ale jak one już zostały wprowadzone po tylu latach i po tym zakorzenieniu się w systemie edukacji, uważaliśmy, że one powinny po prostu zostać. Być może trzeba było je udoskonalić, ale powinny zostać. To, co zrobiono w ostatnim czasie, a więc reforma, doprowadziła do tego, że dzisiaj w szkołach jest 30, tak jak jest to napisane, po 36 osób. Moja córka akurat właśnie teraz
chodziła do podstawówki i została objęta niestety tą reformą i nie poszła do gimnazjum. 3 lata trzeba było zrobić w ciągu 2 lat. To spowodowało duże obciążenie i niestety dzisiaj po pierwsze nie mogła sobie wybrać tej szkoły, którą chciała i poszła do szkoły, która została jak gdyby przydzielona i niestety jest w klasie 36-osobowej. Ale oczywiście nie zmieniałbym tego systemu, niech już to tak zostanie, po prostu trzeba to naprawić dalej. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź poproszę panią Violettę Kulp. Oceniając gimnazja czy tylko szkoła podstawowa, powiem tak, jestem wychowana na 8-letniej szkole podstawowej i oceniam to bardzo dobrze, jako funkcjonowało w systemie edukacyjnym, z racji tego, że zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice doskonali się przez ten 8 lat poznali i mogli oczywiście pracować nad wychowaniem dzieci. Niestety duże molochy, duże gimnazja spowodowały, że nie do końca ta reforma, która miała być może dobre założenia, dobrze wyszła. I stąd źle oceniam funkcjonowanie gimnazjów jako takich. Autorytet nauczycieli tak, jak najbardziej. Jestem za tym, żeby ten autorytet był budowany zarówno przez młodzież, jak i rodziców i całą społeczność szkolną, bo to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenie, każdy z nas powie, że nauczyciel zarabia za mało. Ale powiem tak, pieniędzy w budżecie jest coraz więcej, bo w końcu odebraliśmy je mafiom paliwowym i w końcu ograniczaliśmy kombinowanie na VAT-ie. I wreszcie tych pieniędzy jest więcej i między innymi te pieniądze mogą być kierowane na oświatę, na młodzież, na dodatki, na 500+, na inne wydatki, na które kiedyś opozycja jasno powiedziała, że na te wydatki pieniędzy nie będzie, a jednak są. Znalazły się i wcale nie przy zadłużeniu budżetu. Budżet pozostaje na dobrym poziomie, pierwszy raz bez deficytu budżetowego. Chcę to bardzo ostro zaznaczyć, czyli wystarczy nie kraść, ściślej mówiąc. Dziękujemy bardzo. A o następną wypowiedź, tym razem już w rundzie ad vocem 30-sekundowej, poproszę pana Mariusza Pogonowskiego. Obecnie w szkołach uczy się zdobywania informacji i ładuje się informacje do głowy ucznia. A jednak człowiek to nie tylko informacja, to idee, to wartości. Teoretycznie wartości powinno uczyć się w domu, ale czym szkoła różni się od domu, kiedy spędzamy w niej połowę swojego życia? Czy nauczyciele nie powinni też uczyć wartości, szacunku? Dziękujemy bardzo. O kolejną wypowiedź poprosimy pana Michała Sosnowskiego. Ja myślę, że dużo tu zależy po prostu też od mądrości nauczycieli i tak naprawdę nawet jeżeli jesteście w liceum ogólnokształcącym, tak jak ja na przykład kończyłem Płocką Małachowiankę, kiedy już wiedziałem, że nie będę na przykład zdawał rozszerzonej matematyki na maturze, to nauczyciel powinien trochę dawać spokój, a pozwolić uczniowi skupiać się w tym momencie na tym, co tak naprawdę go interesuje, tak jak w moim przypadku była to wiedza o społeczeństwie. I to dużo zależy też od takiej mądrości. Ja tu apeluję do nauczycieli, jeżeli będą nas słuchać, o takie podejście do ucznia nawet w liceach ogólnokształcących. Dziękuję bardzo. I o kolejną wypowiedź poproszę pana Arkadiusza Iwaniaka. Jeśli chodzi o edukację, to ona powinna przede wszystkim przygotowywać do życia, do wartości, to co było powiedziane. Powinna przygotowywać do studiów i przygotowywać do pracy. Edukacja na poziomie i podstawowym, i liceum, technikum, tak jak tu jest napisane, czy też zawodowym, powinna być oparta na tym, co nas czeka, przygotowywać do współczesności, do przyszłości. Ona nie powinna jakby... Czas powoli upływa. Dokończę. Teraz o kolejną wypowiedź i ostatnią w tej rundzie ad vocem poproszę panią Violettę Kulpę. Szkoła dla mnie to nie tylko powinna być nauka, ale i nauka myślenia, nauka wychowania, pewnego rodzaju użytkowania pewnych w moim przekonaniu, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, powinna przede wszystkim uczyć wykonywania, przygotowywania do tego zawodu, które będzie się wykonywało. Niestety to szkolnictwo zawodowe miało pewne załamanie dzięki rządom, które podjęły negatywne w moim przekonaniu decyzje. Teraz to szkolnictwo zawodowe jest odbudowywane. Ja cieszę się, że Polska potrzebuje fachowców, potrzebuje ludzi wykształconych w różnych kierunkach, również na poziomie zawodowym i cieszę się, że również w tym kierunku to idzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I tym samym po tej rundzie ad vocem przechodzimy do kolejnego pytania. Tym razem będzie ono dotyczyło, tutaj mamy w nagłówku starzenie się społeczeństwa, ale chciałbym zapytać nieco szerzej, mianowicie o przyszłość Polski jako kraju.
Przyszłość w szczególności w kontekście tego właśnie starzenia się społeczeństwa i systemu emerytalnego. Jakkolwiek za nami jest już ta wielka fala migracji, która była związana z dołączeniem do Unii Europejskiej i której my, młodzi tu obecni, z reguły nie pamiętamy, tak nadal wielu młodych Polaków emigruje na Zachód i to jest bezsprzeczny fakt. Nieco naszą piramidę wiekową odmładzają pracownicy z krajów wschodnich, którzy przybywają do Polski i to znowuż jest fakt. Co prawda GUS nie dysponuje danymi, które w pełni oddałyby ilość Ukraińców pracujących u nas, tym niemniej jest ich sporo i to widać gołym okiem. I musimy sobie zdać sprawę, że przy wskaźnikach dzietności, które w optymistycznych które nawet w najbardziej optymistycznych scenariuszach nie osiągną dwóch dzieci na kobietę, to jest tak zwanego progu zastępowalności pokoleń, tak populacja Polski w przypadku migracji na Zachód będzie maleć. I nie dość, że populacja będzie maleć, bo to można jeszcze w jakiś tam sposób zastąpić automatyzacją. Tak, będziemy mieli do czynienia ze starzeniem się społeczeństwa. Obecny system emerytalny działa, oczywiście upraszczam, mówię tu o głównym filarze, to jest o ZUS-ie, nie wspominam tu o pracowniczych planach kapitałowych i tym podobnych. Tym niemniej ZUS działa mniej więcej tak, że kiedy płacimy składki na obecnych emerytów. Więc im więcej emerytów, a im mniej młodych, którzy pracują, tym siłą rzeczy muszą być większe składki. I ten system został opracowany wtedy, kiedy piramida wiekowa była zupełnie inna, kiedy to właśnie młodych było najwięcej, a seniorów relatywnie mało. Więc przed nami w perspektywie może nie dwóch, trzech lat, ale bardziej 20-30 lat, perspektywa załamania systemu emerytalnego, który nie mówię, że będzie. To jest pewna możliwość. I wobec tego starzenia się społeczeństwa, stąd moje pytanie. Co robić, żeby je w jakiś sposób powstrzymać, niwelować, w jakiś sposób Polskę do tego przygotować? Może jakaś reforma systemu emerytalnego, zwłaszcza w kontekście tego, jakie składki będziemy płacili my młodzi. Emerytura obywatelska, dobrowolność ZUS-u, podniesienie wieku emerytalnego, możliwości jest wiele. Pytanie, jaka, o ile jakakolwiek reforma systemu emerytalnego, w szczególności w kontekście młodzieży. I tutaj poprosiłbym o pierwszą wypowiedź ze strony pana Michała Sosnowskiego. No tak, jest to bardzo duży problem naszego społeczeństwa. Nie ma co ukrywać, że społeczeństwo się starzeje. I tak jak słusznie tu we wprowadzeniu kolega powiedział, jednym z rozwiązań było podniesienie wieku emerytalnego, który niestety trzeba było wprowadzić. Być może nie jest to popularna decyzja wśród społeczeństwa, natomiast trzeba było to zrobić i aktualny rząd obniżył, co prawda, ten wiek. Natomiast właśnie za chwilę staniemy przed takimi problemami, o których mówi kolega, i będzie to pokłosie pewnych tego typu decyzji, być może skutecznych wyborczo, ale niekoniecznie skutecznych, jeżeli chodzi o utrzymanie tego systemu. Ja uważam, że przede wszystkim trzeba dążyć do tego, żeby całe społeczeństwo się bogaciło i wtedy również nasi seniorzy poradzą sobie w tym naszym społeczeństwie, bo przecież każdy z nas, jeżeli będzie dobrze zarabiał, to jak będzie musiał wesprzeć swoją kochaną babcię, to zrobi. To przede wszystkim. Uważam też, że należy przestać pobierać podatki od emerytów, ponieważ już się swoje napłacili. Jest to jeden ze sztandarowych punktów naszego programu, czyli emerytura bez podatku. Nie rozumiem, czemu odrzucana przez obecnie rządzących. Raczej rozumiem. Oni po prostu wolą dać żywą gotówkę w postaci 13 emerytury, bo to lepiej działa, po raz kolejny powiem, wyborczo i na słupki sondażowe, ale w kieszeni emerytów de facto zostaje mniej tych pieniędzy. Nie zbudujemy dobrobytu w naszym społeczeństwie poprzez socjalizm, który obecnie się proponuje, czyli zbieranie jak największej ilości podatków, a później rozdawanie tych pieniędzy wybranym grupom społecznym. Zbudujemy to poprzez stawianie na innowacje, na młodych ludzi. Czas i jeszcze upływa. Ostatnie zdanie. Może zacznijmy od tego, żeby do Sejmu wybierać ludzi, którzy reprezentują was i wasze pokolenie, a niekoniecznie 70-latków, którzy nie wiedzą, czy marihuana jest z konopi i nie rozróżniają węgla od węglowodanów. Dziękuję bardzo.
Kolejną wypowiedź w tej rundzie poprosimy pana Arkadiusza Iwaniaka. Niewątpliwie starzenie społeczeństwa to problem i musimy sobie jasno odpowiedzieć, że tego problemu nie rozwiążemy w ciągu kilku lat. Potrzeba 2-3 dekady, żeby odwrócić pewien trend. Jeśli chodzi o wiek emerytalny, jestem za tym, żeby go utrzymać na tym poziomie, na który jest, i bardzo dobrze, i tutaj w pełni zgadzam się z Prawem i Sprawiedliwością, że został on obniżony i przywrócony do stanu, który był wcześniej między innymi przez lewicę wprowadzony. To po pierwsze. Po drugie, co zrobić? Myślę, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co się stało w społeczeństwie, że rodzi się coraz mniej dzieci. To są problemy mieszkaniowe, to są problemy z pracą, to są problemy między innymi te komunikacyjne. To, by to starzenie społeczeństwa powstrzymać, by był rozwój społeczeństwa, rodziły się nowe, większe ilości dzieci, żeby ten przyrost był większy niż umieralność, musimy zadbać o to, żeby po pierwsze społeczeństwo polskie dobrze zarabiało, miało gdzie mieszkać. Tutaj nasz program, między innymi milion mieszkań na najbliższe 10 lat do wybudowania. Kolejna rzecz to jest spowodować chociażby tutaj lokalnie, co zrobić, żeby młodzi zostali i nie wyjeżdżali. To miasto musi stać się atrakcyjne. Żeby ono się mogło stać atrakcyjne, żeby młodzi ludzie mogli tu mieć mieszkanie, pracę, żeby mogli mieć awans zawodowy, to po pierwsze trzeba spowodować te drogi, o których powiedzieliśmy, żeby biznes mógł dojechać, ale również jedną czas z kwestii, upływa, którą mamy w programie, to urzędy centralne przenieść do właśnie takich miast jak Płock. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź poproszę panią Violettę Kulbę. Chwilę tylko, obniżenie wieku emerytalnego. Moi drodzy, widzicie swoich rodziców. Czy wyobrażacie sobie swojego tatę pracującego na wysokościach jako spawacz do 67 roku życia? Czy wyobrażacie swoją mamę, która stoi w sklepie za kasą do 67 roku życia? Kobietą zwiększono o 7 lat, plus jeszcze mając obowiązki wychowania dzieci i ciążącego na nich obowiązku wychowania dzieci i utrzymania całej rodziny. W związku z tym dla mnie o podniesienie wieku dla kobiet o 7 lat było po prostu karygodne, ale niestety no, wypowiadać się mogą osoby, które siedzą tylko za biurkiem i dla nich praca fizyczna nie do końca jest męcząca. Jeśli chodzi o starzenie się społeczeństwa, to jest fakt, rzeczywiście, ja się z tym zgadzam. Natomiast te ulgi, które w tej chwili wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, są bardzo istotne z punktu widzenia młodych ludzi. Między innymi brak opodatkowania do 26 roku życia dla młodych osób dochodów, czy też ulgi w działalności gospodarczej. To też jest bardzo istotne, bo to jest też swego rodzaju zachęta do tego, żeby rozpoczynać na nowej drodze po szkole działalność gospodarczą, mając te pełne pomysły, mając pełną wiarę w to, że wiele się uda, wiele rzeczy potraficie zrobić i sami zrealizować. Te początki prowadzenia działalności gospodarczej są bardzo istotne, dlatego stąd te ulgi rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź i ostatnią w tej rundzie przed rundą ad vocem poproszę pana Mariusza Pokonowskiego. Rzeczywiście ciekawe jest to, że właśnie wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy nie ma wojny, kiedy stać nas na to, żeby w lodówce zawsze coś czekało na kolację, to człowiek podejmuje decyzję, że nie chce mieć dzieci. I takie decyzje podejmują nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie i we wszystkich wysoko cywilizowanych krajach. Tak się po prostu dzieje. Dobrobyt wpływa na to, że my chcemy być, bardzo wygodni się stajemy i chyba Płock będzie takim właśnie miastem i po części cała Polska, gdzie będzie więcej luzu, gdzie będą starsi ludzie, którzy będą mieli już, będą na emeryturze i będą sobie wypoczywać, a ci młodzi będą na nich pracować. Trzeba się tego spodziewać. Fajnie by było, gdybyśmy wtedy dużo zarabiali i ci starsi też, żeby mieli czas na ten wypoczynek i pieniądze na to wszystko. Do tego trzeba doprowadzić i tak naprawdę będzie. To nas zastanie. Kwestia jest jeszcze taka, żeby to dobrze zorganizować. Wydaje mi się, że no nie jesteśmy w stanie się przed tym uchronić. Co do wieku emerytalnego, szczęśliwi ludzie pracują bardzo długo, umierają na scenie. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź, tym razem już w rundzie ad vocem 30-sekundową, poproszę pana Michała Sosnowskiego. No nie przez przypadek kiedyś minister Gowin nazwał program i podejście Prawa i Sprawiedliwości PR populizm i socjalizm.
Pani Violetta podała celowo takie przykłady dość skrajne osób ciężko pracujących. Natomiast gdyby było tak, jak pani mówi, to mnóstwo osób po uzyskaniu praw emerytalnych odchodziłoby na emerytury, a mamy mnóstwo przykładów, ja znam mnóstwo takich ludzi, którzy uzyskując te prawa nadal pracują, bo chcą być czynne zawodowo, chcą nadal pracować i po prostu nie chcą siedzieć w domu, tylko chcą nadal być aktywne zawodowo. I jeszcze jedna rzecz, skoro tak, pani mówi, to czemu podnieśli się wiek emerytalny rolnikom? Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź poproszę pana Arkadiusza Iwaniaka. I tutaj ad vocem, to znaczy to, że ludzie, którzy mogą przejść na emeryturę, dalej pracują, odpowiedź jest prosta, bo oczywiście raz, bo chcą być aktywni zawodowo i chcą być wśród ludzi, ale przede wszystkim pracują dlatego, że dzisiaj emerytury są głodowe. I lepiej pracować, niż mieć głodową emeryturę. My tutaj proponujemy, żeby ta najniższa emerytura była na poziomie 1600 zł. Ale niewątpliwie musimy zadbać o to, żeby rodziło się coraz więcej dzieci. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź poproszę panią Violettę Kulpę. Oczywiście, jeśli chodzi o plany i realizowane programy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w zakresie wspomagania działań, które by w jakiś sposób odwróciły ten trend związany ze starzeniem społeczeństwa, to jest oczywiście sztandarowy program 500+. Oczywiście zachęta do tego rozszerzono w tej chwili o pierwsze dziecko, jak państwo doskonale wiecie, czyli wypłata 500+ jest od pierwszego dziecka. I to jest bardzo duży symptom do tego, żeby przede wszystkim stawiać na rodzinę, bo dla nas rodzina jest najważniejsza i dlatego odbudowujemy ten system między innymi poprzez rodzinę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź i ostatnią w tej rundzie ad vocem poproszę pana Mariusza Pogonowskiego. To jest nieludzkie, kiedy emeryta stać tylko na leki, a tak naprawdę pożywienie i to, w jaki sposób zapłaci za prąd, swoje mieszkanie i wszystko inne, to już w ogóle są jakieś czary mary. Ci ludzie żyją na granicy ubóstwa, a my na to pozwalamy, przyglądamy się temu. Uważam, że powinniśmy zacząć działać w tej sprawie. Dziękuję bardzo. I tym samym przechodzimy do kolejnej kwestii. Otóż będzie to polityka zagraniczna. I tutaj oddaję głos mojemu współprowadzącemu. Zawsze, gdy zaczyna się nowy rok akademicki, uświadamiam sobie, że edukację, dorosłość na poziomie studiów wyższych wchodzi pokolenie, które jeszcze może się nie urodziło, kiedy Polska już była we wspólnocie europejskiej, ale takie świadome całe swoje życie młodzieńcze przeżyło w sytuacji, kiedy już stał się pewien cud, nazwijmy to. Polska od 2004 roku jest już we wspólnocie euroatlantyckiej, jest we wspólnocie europejskiej, czyli tak naprawdę skończył się wielki bój, który zaczął się w 1989 roku, kiedy w zasadzie można było dokonać pewnego podziału, polityka prozachodnia bądź prowschodnia, prawda? Dziś już tego dylematu nie ma. Ale mówiąc o polityce zagranicznej, często mam takie wrażenie lekceważonej też przez młodych ludzi, właśnie z tego powodu, że już się stało, tak? To, co się miało dokonać, się dokonało. Nie musimy mieć paszportu, żeby jeździć po świecie, tak, przynajmniej tym bliskim świecie. Ale drodzy Państwo, dzisiaj dzieją się o wiele ciekawsze rzeczy. Otóż trwa, jak Państwo dobrze wiedzą, na wschodzie wojna. Trwa odrodzenie się pewnego neoimperializmu rosyjskiego. Trwa odrodzenie się neoimperializmu chińskiego na poziomie gospodarczym. W tle odbywa się też spór Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską. Pytanie, jakie chciałbym zadać Państwu i myślę, że nasi słuchacze chcieliby dowiedzieć się, jaki jest pomysł, jaka jest wizja, jaka jest idea dotycząca polityki zagranicznej naszego kraju, brzmiałoby w następujący sposób. Jak Polska powinna kształtować swoją politykę zagraniczną? Kto powinien być jej najważniejszym partnerem i w jakim kierunku Polska powinna na arenie międzynarodowej zmierzać? Tym razem wracamy do pierwszego, bym powiedział, siatkarskiego ustawienia. Pan Arkadiusz Iwaniak rozpocznie odpowiedzi. A więc tak, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to przede wszystkim opowiadam się, czy też Lewica opowiada się za tym, żeby była głęboka integracja Unii Europejskiej. Również ta finansowa, polityczna i gospodarcza. Powinniśmy po pierwsze w Polsce dążyć do tego, by wprowadzić wspólną walutę. Oczywiście
przede wszystkim przygotować się gospodarczo do tego, po to, by się zrównać z krajami starej, jak to nazywamy, starej Unii Europejskiej. To jest jak gdyby jedna kwestia. Druga, w polityce zagranicznej powinniśmy zadbać o to, by były realizowane nasze cele i społeczne, i gospodarcze. Tutaj przykład współpracy z najbliższymi sąsiadami. Niemcy, które namawiają nas do tego, żebyśmy prowadzili wojnę polityczną i gospodarczą z Rosją, omijają Polskę i budują Nord Stream 2. A więc to pokazuje, w którym kierunku idzie ta polityka gospodarcza Unii. To powinna być integracja i powinniśmy wspólnie się jakby uzupełniać i walczyć o wspólne cele, jeśli chodzi o Unię Europejską. I my jako Polska powinniśmy współpracować gospodarczo z naszymi najbliższymi sąsiadami. Nie powinniśmy mieć obrzydzenia do współpracy z Rosją, nie powinniśmy walczyć z Niemcami, tylko z nimi po prostu współpracować. Inni potrafią współpracować i zarabiać pieniądze i bogacić społeczeństwo i my powinniśmy iść w tym samym kierunku. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź poproszę panią Violettę Kulpę. My jesteśmy przede wszystkim suwerennym, wolnym i dumnym państwem i powinniśmy budować siłę naszego narodu i siłę państwa. Powstaliśmy z kolan, bo w moim przekonaniu jeszcze parę lat temu byliśmy na kolanach. Budowanie tej siły oczywiście spotyka się z atakiem między innymi ze strony Niemiec czy też Francji, ale taka jest nasza rola. Myślę, że odbudowywanie partnerstwa również ze Stanami Zjednoczonymi w ostatnim czasie pokazało, że to, że jesteśmy silnym, pokazaliśmy, że potrafimy walczyć o swoje ważne cele, również zyskaliśmy w oczach Stanów Zjednoczonych. I ta wstępna deklaracja ze strony prezydenta jest bardzo ważna, jeśli chodzi o wizy. I to jest jakby sytuacja, na którą oczekiwaliśmy przez dziesiątki lat i ona się tak naprawdę urealnia. W związku z tym ta polityka zagraniczna, którą w tej chwili prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest bardzo dobra w kontekście odbudowywania naszej siły jako narodu i dumy narodu. Natomiast jeśli chodzi o euro, powiem tak, jeśli pensje Polaków będą na podobnym poziomie co pensje Niemców, to oczywiście wtedy będziemy płacili tyle samo za towary. Natomiast na razie one nie są na tym samym poziomie. Więc spróbujmy najpierw wywindować nasze pensje, żebyśmy mogli godnie i sprawiedliwie żyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź poproszę pana Mariusza Pogonowskiego. Z całą pewnością sytuacja, w której odwracamy się do kogoś tyłem i nie chcemy z nim rozmawiać, albo wysuwamy go poza nawias, poza nasz zbiór, nie jest sytuacją, służy czemuś pozytywnemu. Tylko umiejętność dogadywania się ze wszystkimi, zawierania nowych umów i pretraktowania z jak największą liczbą uczestników może przynieść korzystne efekty. Jest takie powiedzenie, im więcej ludzi znasz, tym więcej możesz. Musimy znać cały świat, podróżować wszędzie i robić ze wszystkimi interesy. Powinniśmy być totalnie otwarci. No, to jest jedyna droga i trzeba umieć się dogadywać z tymi ludźmi, no i uważać też, żeby cię nie wykorzystali. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź poproszę pana Michała Sosnowskiego. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to faktycznie mam wrażenie, że staliśmy z kolan, tylko niestety za szybko i uderzyliśmy się w głowę. Politykę zagraniczną prowadzi się w taki sposób, aby osiągać swoje cele i w polityce zagranicznej nie ma emocji, nie można machać szabelką, tylko są interesy danego kraju. Jak realizowana jest ta polityka zagraniczna, to obecnie widzimy. Na przykład importujemy rekordowe ilości węgla z Rosji słabej jakości, a w zamian mamy embargo na jabłka, na przykład dla polskich rolników, którzy nie mogą wejść na ten rynek ze swoimi produktami. Co mamy? Jeżeli chodzi o stosunki w Unii Europejskiej, to po owocach ich poznacie. Tu kolejny przykład. Mamy 27-1 słynne. Mamy wielokrotne próby wsadzenia na jakieś stanowisko premier Beaty Szydło, nieudane. Mamy niedawne przesłuchanie komisarza do spraw rolnictwa, notabene z ZSL-u, pana Janusza Wojciechowskiego, również nieudane. Także na żadne poważne stanowiska Polacy się nie dostają i długo raczej się nie dostaną, bo po prostu prowadzimy właśnie tą politykę w taki sposób. Tą polityką zagraniczną powinni zajmować się eksperci, nawet niekoniecznie posłowie. Ja tu nie jestem w tym temacie ekspertem, ale myślę, że jeżeli chodzi o politykę zagraniczną tego rządu, to takim podstawowym symbolem są dwa symbole. Przede wszystkim, gdzie jest wrak Tupolewa, który miał być tuż po wyborach sprowadzony do Polski, bo nadal go nie ma. I podam jeszcze jeden przykład. No my tę dobrą dyplomację z partnerami to mamy, ale chyba wsane z kobar. Dziękujemy bardzo. I tym samym przechodzimy do rundy ad vocem. Pan Arkadiusz Iwaniak, proszę. Znaczy, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, nie byliśmy na żadnych kolanach. Nie klęczyliśmy przed nikim.
i zawsze myślę, że byliśmy dumnym narodem. To po pierwsze. Po drugie, trzeba realizować interesy zarówno w Unii Europejskiej, z Rosją, z naszymi sąsiadami, ale również ze Stanami Zjednoczonymi. Ale nie może być tak, że odkupujemy od nich stary, zardzewiały sprzęt, który czas oni chętnie się go pozbywają. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź poproszę panią Violettę Kulpę. No mimo wszystko podtrzymuję swoje zdanie po tak barwnych retorykach ze strony pana Michała. Jednak uważam, że byliśmy na kolanach i wreszcie staliśmy się silnym państwem i dlatego nie podoba to się tym partnerom, którzy do tej pory uważali, że jesteśmy krajem poddańczym i powinniśmy wsłuchiwać się w głos. Popatrzmy na pana Tuska, który jeszcze nie tak dawno miał pełnić bardzo odpowiedzialną rolę. No nie do końca jednak to się sprawdziło, jak widać, i nie do końca zrealizował te plany, które miały się uiścić. Dziękuję bardzo. Proszę o spokój na sali. Naprawdę, proszę o spokój. Czas na pytania z sali będzie. Poproszę o kolejną wypowiedź w rundzie ad vocem pana Mariusza Pogonowskiego. Absolutnie podtrzymuję to, co powiedziałem. Uważam, że Polska powinna być maksymalnie otwarta, zapraszać coraz więcej obcokrajowców. Jest też mnóstwo pracy, której coraz częściej Polacy nie chcą podejmować, bo jest ona dla nich nieciekawa po prostu, nie spełnia ich oczekiwań, a inni obcokrajowcy chętnie by podjęli tą pracę i zarobiliby w Polsce, a my byśmy mieli wykonane usługi. Absolutnie uważam, że my też możemy pojechać sobie do innego kraju popracować. Super. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź, ostatnią w tej rundzie, ad vocem poproszę pana Michała Sosnowskiego. Ja tylko zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz, że ja nie jestem fanem poprzedniego rządu, bo nie wszystko było tak jak należy. Natomiast to poprzedni rząd wynegocjował rekordowe środki z Unii Europejskiej, a niestety aktualnie prawdopodobnie będzie to powiązane z przestrzeganiem praworządności i tu możemy słabo skończyć, jeżeli chodzi o wysokość tego budżetu, a wszyscy wiemy, jak środki unijne zmieniły Polskę, również nasze kochane miasto. Dziękuję bardzo. I tym samym przechodzimy do kolejnego pytania. Otóż pytania o gospodarkę i o programy gospodarcze obecnych tutaj debatantów. Pozwolę sobie zarysować sytuację. Jeżeli chodzi o prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski, lokujemy się bardzo wysoko, jak na kraje OECD. To jest powyżej 4%. Jest to bardzo wysoko, biorąc pod uwagę, że Niemcy zanotowały w ostatnim czasie ujemny wzrost gospodarczy. Co oznacza ni mniej, ni więcej, że jeżeli przez dwa kwartały, jeżeli przez 6 miesięcy utrzyma się ten ujemny wzrost, a o tym najprawdopodobniej będziemy mogli mówić na sam koniec roku, będziemy mieli do czynienia z techniczną recesją. Co to oznacza? To może zwiastować ewentualny kryzys. To samo wspomniana już wojna handlowa pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Generalnie, jakkolwiek sytuacja dla naszego kraju jest obiektywnie rzecz biorąc, pod względem gospodarczym całkiem niezła, tak, jeżeli chodzi o sytuację światową, powoli, po przeszło 10 latach, pojawiają się pierwsze oznaki, pierwsze pierwiastki ewentualnego kryzysu. I stąd pojawia się pytanie, jaką politykę fiskalną i monetarną, bo o tym należy mówić w bezpośrednim powiązaniu, jakkolwiek pytanie o stopy procentowe wydaje się nieco abstrakcyjne, nieco zbyt ekonomiczne, to pozwolę sobie wytłumaczyć. Otóż mniej więcej chodzi o to, czy prowadzimy restrykcyjną, czy ekspansywną politykę monetarną, czyli czy pieniądz jest tańszy, czy pieniądz jest droższy. Jeżeli pieniądz jest tańszy, to ludzie chętnie biorą kredyty, dlatego że odsetki są niższe. Jeżeli jest droższy, to mniej kredytów jest oferowanych, co za tym idzie mniej inwestycji. Gospodarka spowalnia, jeżeli jest przegrzana. I wobec tego pojawia się pytanie, jakie podatki, jaki PIT, jaki CIT, jaki VAT, i czy powinniśmy pod względem monetarnym prowadzić ekspansywną, czy może restrykcyjną politykę w tych czasach przejściowych, dla nas wyśmienitych, ale może niedługo nastąpić kryzys. I
O pierwszą wypowiedź poproszę panią Violettę Kulpę. Doskonale państwo wiecie, a jeśli nie, to przypomnę tylko, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w zakresie zarówno PIT-u, jak i CIT-u obniża stawki. Czyli jest to generalnie przede wszystkim wsparcie osób, które po pierwsze chcą prowadzić działalność gospodarczą, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. To jest bardzo duży zastrzyk finansowy. A dwa, dla osób fizycznych również jest to bardzo duża pomoc. Przypomnę tylko, że również wspieramy inne grupy osób, między innymi niepełnosprawnych czy rodziny, o których wcześniej mówiłam. Ale to są wzrosty dodatków pielęgnacyjnych, opiekuńczych, to jest jakby sfera również pomocowa. Natomiast jeśli chodzi o siłę pieniądza i o to, jak ewentualnie będzie kształtowała się dalej polityka w tym zakresie, to chcę powiedzieć jasno, że zasobność w portfelach Polaków jest dużo większa. Tym samym te środki trafiają na rynek i tym samym zyskuje na tym obrót w gospodarce. I to oczywiście jakby jest elementem, o którym pan wspomniał, czyli wskaźniki, które są znacznie wyższe od tych, o których rozmawialiśmy, o tych państwach światowych, które niestety teraz sobie nie radzą. Natomiast Polska w moim przekonaniu doskonale sobie teraz radzi i doskonale odczuli tą poprawę Polacy przez to, że mają większą ilość środków do dyspozycji na ich wydatkowanie i tym samym śmiem twierdzić, że również te kredyty, które do tej pory były brane, one się zmniejszają, ponieważ te pieniądze otrzymują bezpośrednio ze źródeł finansowania, czy z pracy, czy z innych pomocowych źródeł. W związku z tym nie muszą się kredytować. Dziękuję bardzo. I o kolejną wypowiedź poproszę pana Mariusza Pogonowskiego. Szanowni państwo, na szczęście jestem jednym z wielu osób, które startują z Koalicji Obywatelskiej i mam taką kartkę, bo bym nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Wzorem Estonii zwolnimy z opodatkowania zyski, które zostaną w firmach i będą służyć ich rozwojowi. Natomiast zyski trafiające do właścicieli będą opodatkowane tym niższą stawką CIT, im bardziej wzrost firmy przewyższy wzrost całej gospodarki. Obniżymy ZUS małym firmom, składka ZUS nie będzie już zależna od dowolnie prognozowanego przez rząd wynagrodzenia, lecz od płacy minimalnej. Płacony przez nich ZUS spadnie o ponad 2,5 tysiąca złotych w skali roku, ale minimalnym zabezpieczeniem społecznym. Czyli mniej więcej o tyle, o ile już wzrósł za rządów PiS. Wesprzemy także rzemieślników i mikroprzedsiębiorców, którzy nie mogą zwiększyć skali działalności, a wykonują bardzo potrzebne prace. Uprościmy i kartę podatkową, i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To tak tyle. Ja szczerze dziękuję mówiąc, bardzo. Nie, moja wyobraźnia gdzieś się kończy. Dziękuję proszę bardzo. Nie, przygotowałem sobie trzy karteczki, na które po prostu pytania spodziewałem się takich, na które nie będę znał odpowiedzi i trochę się wspomogłem. Dziękuję bardzo. I tym samym przechodzimy do wypowiedzi pana Michała Sosnowskiego. Ja generalnie mam prawicowe podejście do gospodarki, czyli uważam, że trzeba jak najwięcej ciężko zarobionych przez obywateli pieniędzy zostawiać w ich kieszeniach. Stąd na przykład uważam, że bardzo źle, że nie została spełniona obietnica dotycząca podniesienia kwoty wolnej od podatku. To jest to, co was jako młodych ludzi dotyczy, bo przecież na początku nie będziecie zarabiać milionów. I dobrze by było, żeby tą kwotę podnieść, bo niedługo będziemy jedynym państwem w Europie, gdzie płaca minimalna będzie wyższa niż kwota wolna od podatku i to jest skandal. Kolejną rzeczą jest obniżenie VAT-u. Rządzący obiecywali obniżenie podniesionego niby czasowo, co prawda przez poprzedni rząd, do 23% VAT-u na 22%, nie zrobili tego. Wprowadzili 38 nowych podatków, opłat, danin ukrytych pod różnymi nazwami, na przykład opłatę paliwową. Nie wiem, czy pamiętacie taką konferencję prasową z kanistrem, gdzie Jarosław Kaczyński pokazywał, ile to podatków jest w cenie benzyny i mówił, że kiedy te ceny będą szybowały, to wtedy będzie potrzeba odwagi i odpowiedzialności, aby obniżyć akcyzę i podatki, żeby ta cena benzyny spadła przez to cena innych produktów i tak dalej. No niestety też zapomniał, za to wprowadził 10 groszy na litrze dodatkowej opłaty, która miała iść na milion samochodów elektrycznych. No nie wiem, czy z 10 powstało. I na koniec powiem tak, no socjalizm nie działa, zachęcam do zaglądania na profil na YouTubie Prosta Ekonomia, Ekonomia dla Bystrzaków. Tam są takie proste, ładne filmiki i wy tam zobaczycie, dlaczego socjalizm nie działa. Jak powiedział kiedyś Aleksander Fredro, socjalizm każdemu nosa utrze, bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze. Niestety rządzący obecnie tego nie rozumieją. Na dziękuję przykład bardzo. Wprowadzają podatki bankowe, które i tak później są przerzucane na klientów. Dziękuję bardzo. I tym samym przechodzimy do wypowiedzi pana Arkadiusza Iwaniaka.
Szanowni Państwo, dla mnie gospodarka to nie tylko podatki, ale o nich na koniec pozwolę sobie kilka słów powiedzieć. Gospodarka to przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzisiaj w Polsce te małe i średnie przedsiębiorstwa generują 60% krajowego produktu i one tak naprawdę powodują, że te podatki powstają. Dzisiaj mały i średni przedsiębiorca, poza tym jaka będzie wysokość podatków, przede wszystkim potrzebuje jasności przepisów. Takich przepisów, które nie będą utrudniały mu prowadzenia jego operacyjnej działalności. Potrzebuje takiej interpretacji w Urzędzie Skarbowym, która będzie jasna i oczywista w całym kraju, a nie tak jak to sobie jeden czy drugi urzędnik zinterpretuje, wprowadzając go w kłopoty w zależności od tego, do którego Urzędu Skarbowego się uda. Mały i średni przedsiębiorstwa nie potrzebuje żadnych ulg, zwolnień, on potrzebuje prostego systemu podatkowego. Systemu, który będzie, jeśli chodzi o PIT, progresywny, tu wolna kwota od podatku jak najwyższa, możliwa, uzależniona od sytuacji oczywiście gospodarczej kraju, bo na to trzeba też zwrócić uwagę. Jak najwyższy podatek dla ludzi bogatych, to jest rzecz oczywista. I w roku 2003 wprowadziliśmy podatek liniowy, jeśli chodzi o CIT, i on spowodował, że małe i średnie przedsiębiorstwa poczuły oddech. I to trzeba w tym kierunku iść. O kolejną wypowiedź, tym razem już w rundzie ad vocem, czyli 30-sekundową, poproszę panią Violettę Kulpę. Gdyś ja dwocę, to czy widzieliście państwo pędzące ceny paliw, bo ja nie. Czasami pędzące króliki były, ale teraz nie ma. No, jeśli chodzi o straszenie znów Polaków, straszenie was, to naprawdę zachęcam do tego, żeby nie słuchać tego, tylko spokojnie analizować otaczający was świat i sami wyciągać swoje wnioski, bo to jest najcenniejsze i najważniejsze w naszym życiu. Żebyśmy nie wsłuchiwali się tylko w te rzeczy, które nam przekazują na między innymi pan Michał, tylko starać się wyciągać własne swoje wnioski. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź poproszę pana Mariusza Pogonowskiego. Jednak można zauważyć, że produkty drożeją i jednak te pieniądze, które mamy w portfelu, nie wystarczają. Nie, w takim stopniu nie pokrywają naszych potrzeb, jak to było parę lat temu. Jednak jest jakaś inflacja i te produkty są coraz droższe. Jednak no, nie jest to dobre. Ciekawy jestem, jak będzie za kilka lat. Czy przeżyjemy jakiś kryzys, czy być może rzeczywiście to będą jakieś fajerwerki. Dziękuję bardzo. I ostatnią wypowiedź ad vocem w tej rundzie poproszę pana Michała Sosnowskiego. Ja zwrócę się do młodzieży. Jeszcze pan Arkadiusz Iwaniak, przepraszam na emocji. Dobrze. Ale dobrze. Pan Michał Sosnowski, teraz wypowiedź. Bo w sumie ja powinienem chyba zacząć. Ad vocem? Nie wiem, obojętnie. Nie. To ja się zwrócę, wykorzystam te 30 sekund do młodzieży. Nie wiem, czy słuchacie Kękego. Jeżeli tak, to na nowej płycie jest taki utwór Czarna Chmura. I on opowiada o tym, że właśnie jeszcze wszyscy się bawią, jeszcze wszyscy się cieszą, bo jest to napędzane tym 500+, ta gospodarka jest pchana do przodu. Tylko ciekawe, co będzie, jak skończy się ta dobra koniunktura. A kiedyś się skończy, bo taki jest po prostu cykl. Dziękuję bardzo. I teraz proszę o spokój na sali. Będzie czas na pytania. A teraz rzeczywiście, i przepraszam najmocniej za tą pomyłkę. Znaczy, nie wiem, czy pomyłkę, bo może ja się... Nie. To nie była pomyłka. Teraz czas na ad vocem od pana Arkadiusza Iwaniaka. W ramach ad vocem to dopowiem tylko kwestię VAT-u. Oczywiście jestem za tym, żeby tą stawkę obniżać maksymalnie, bo musimy pamiętać, że podatek VAT to jest ten podatek, który my płacimy w sklepie, kupując masło, kupując ubrania i tak dalej. A więc to jest ten podatek, który wpływa na cenę w sposób bezpośredni i to jest jakby zauważalne i musimy o to zadbać. Dziękuję bardzo. I tym samym przechodzimy do przedostatniej, przed pytaniami od publiczności części naszej debaty, czyli swobodnej wypowiedzi, która ma na celu przekonanie wyborców do państwa osoby. I zacznie, znowuż kontynuując to przejście o jedną osobę, jeżeli zaczynamy, pan Mariusz Pogonowski. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja reprezentuję kulturę. Najbliższy jest mi teatr, ale człowiek. W teatrze, kiedy robimy nową sztukę, za każdym razem zbliżamy się do człowieka. Widzimy go z innej optyki. Najczęściej to są ludzie z problemami, ale tak naprawdę każdy z nas ma jakiś problem. Widzę
świat i w ogóle życie ludzkie jako mierzenie się ze swoimi problemami. Jeżeli dostałbym się do parlamentu, to przede wszystkim patrzyłbym na człowieka jako na człowieka, który jest wrażliwy i który potrzebuje kultury, ponieważ bez kultury stajemy się niebezpieczni. Bez kultury można nam wmówić mnóstwo rzeczy. Tak naprawdę bez kultury człowiek traci wartości. Staje się zły, może kogoś zacząć hejtować. Nie wiem tak naprawdę, co Państwu powiedzieć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I my dziękujemy. I teraz kolejna wypowiedź, tym razem pana Michała Sosnowskiego. Szanowni Państwo, jeżeli chcecie silnego głosu młodego pokolenia, silnego głosu Płocka w parlamencie, to głosujcie na mnie. Daleko nie trzeba szukać. Lista numer 1, pozycja numer 10. Powiedzcie o tym swoim znajomym, którzy ukończyli 18 lat, że jest taki młody chłopak, który mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie w płockim samorządzie, który sporo tu spraw załatwił i którego potrzebujemy po prostu w Sejmie. Jeżeli nawet nie chcecie głosować na naszą listę, to my apelujemy o to, aby głosować zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale na Płocczan. Nie głosujcie na spadochroniarzy, nie głosujcie na osoby, które przywiezione zostały nam tu w teczkach, które wjeżdżając do Płocka uruchamiają nawigację, które wyniosą się stąd tak szybko jak ich billboardy. Zagłosujcie na ludzi stąd. Zapraszam do śledzenia moich profili na Facebooku, Instagramie, wszędzie gdzie tylko, na Twitterze. Zaproście mnie do znajomych, bądźmy w kontakcie. Jeżeli macie jakieś swoje inicjatywy, pomysły, ja jestem na nie otwarty, bo zawsze byłem i obiecuję, że taki pozostanę nadal w Sejmie. Dziękujemy bardzo. O kolejną wypowiedź poprosimy pana Arkadiusza Iwaniaka. Szanowni Państwo, jeśli chcecie żyć w kraju, w Polsce, w której państwo nie jest cenzorem, w której nauka nie jest przywilejem, w którym mieszkanie nie jest mrzonką, w państwie, w którym stypendium czy też praca nie jest po prostu jałmużną, zapraszam do głosowania na Lewicę. Jeśli chcecie żyć w kraju, w którym jest otwartość, wolność, możliwość wyboru, możliwość wypowiadania luźnego, wolnego, korzystania z internetu bez żadnych ograniczeń, głosujcie na listę Lewicy. Ja się bardzo cieszę, że my Polacy jesteśmy różni, ale bardzo dobrze, że jesteśmy wszyscy równie ważni. To musimy z tego prawa skorzystać i 13 października z tego prawa po prostu skorzystajcie. I oczywiście polecam uwadze wszystkie koleżanki i kolegów, którzy kandydują tutaj z Płocka, tak jak powiedział Michał, w Płocku głosujmy na Płocczan. I to jest najważniejsze. Zabierzcie wszystkich, którzy są wam bliscy do tych wyborów. Najważniejsze pójść, spełnić swój obowiązek, zagłosować. Jeśli chcecie takiego kraju, o którym powiedziałem, zagłosujcie na Lewicę. Dziękuję bardzo. I o ostatnią wypowiedź w tej rundzie poproszę panią Violettę Kulwę. Szanowni, jestem Płocczanką, wieloletnią radną. I stąd sprawy Płocka i jego mieszkańców są dla mnie bardzo, bardzo istotne. Mówiliśmy tutaj o szeregu tematów związanych również z polityką zagraniczną, z polityką ogólnokrajową, ale dla mnie przez pryzmat mieszkanki tego miasta od urodzenia najważniejszy jest Płock i jego mieszkańcy. Dlatego zaproponowałam piątkę dla Płocka. Po pierwsze, proszę Państwa, dla nas, to rozmawialiśmy, jest najważniejsze wydobycie Płocka z dziury komunikacyjnej. Stąd propozycja, którą zgłaszałam, trzeciej przeprawy mostowej, ale również centralny port komunikacyjny, który rozwiązuje nasze problemy komunikacyjne jako miasta Płocka. Jeśli rozwiążemy problemy komunikacyjne, wydobędziemy się z dziury komunikacyjnej, to mamy szansę sprowadzić poważnego inwestora, który stworzy te miejsca pracy. Miejsca pracy dla was, miejsca pracy dla waszych rodzin, po to, żebyśmy nie musieli wyjeżdżać do Warszawy, Torunia, Bydgoszczy czy Gdańska, aby tam utrzymać swoją rodzinę. To jest z punktu widzenia naszego miasta i jego mieszkańców. Jeśli w ciągu niespełna 10 lat zmniejsza nam się ilość mieszkańców Płocka, około 20 tysięcy, bo tak to wygląda na podatku śmieciowym, nie ma już na 120 tysięcy, ale około 100 tysięcy mieszkańców Płocka, czyli musimy robić wszystko, aby zadbać o interesy naszego miasta i jego mieszkańców. Stąd propozycja, jeśli chcecie takiego reprezentanta w Sejmie, głosujcie na mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
I tym samym zamykamy pierwszą część debaty i za odpowiedzi na pytania bardzo dziękujemy i poproszę o brawa na naszych debatantów. I tym samym przechodzimy do długo wyczekiwanych, bez wątpienia, pytań od publiczności. W kwestii technicznej. Pytania powinny być zadane w ten sposób, aby mogli na nie odpowiadać wszyscy kandydaci, wszyscy debatanci. O to byśmy serdecznie prosili. Wobec tego, czy są jakieś pytania z sali? Prosiłbym po prostu o podniesienie ręki w górę i no, ze względu na pewną ilość czasu będziemy wybierać. Tak? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tutaj, a tu, młody. Tutaj, tak. Młody kolega. Przed ostatniego rzędu. Ja mam tylko taką prośbę, żebyśmy z szacunku wobec siebie zadawali jedno tylko pytanie. Dobrze? Jedna osoba, jedno pytanie. Powinno działać. Witam wszystkich zgromadzonych na sali. Ja jestem uczniem drugiej klasy liceum. Za parę lat pójdę na pierwsze studia. Potem wybiorę się do pierwszej pracy. No i dostanę pierwszą pensję. No i tutaj pojawia się moje pytanie. Czy to ogromne podniesienie tej płacy minimalnej, która jest jednym z głównych postulatów większości komitetów, które państwo reprezentują, jest na pewno dobrym pomysłem, ponieważ warto się zastanowić, że jeśli się na to godzimy, to obniżamy prestiż tej wyższej klasy zawodowej, pozbawiamy się zjawiska stratyfikacji społecznej. No i co najważniejsze, skąd mamy wziąć na to pieniądze? Bo należy pamiętać, że jeśli państwo ma coś komuś dać, no to musi również zabrać. No i musi zabrać nam, podatnikom. Dziękujemy bardzo za pytanie i zgodnie z kolejnością teraz byłaby kolejna odpowiedź pana Mariusza Pogonowskiego. Pana Michała Sosnowskiego, przepraszam najmocniej. Bardzo ci dziękuję to pytanie i rozwinięcie i wstęp do tego pytania, bo ja się całkowicie z tobą zgadzam. I ja nie uważam, że podniesienie płacy minimalnej do takich horrendalnych poziomów, które proponuje rząd, jest właściwe. Przede wszystkim płaca minimalna nie powinna wynikać z jakichś wymysłów na Nowogrodzkiej, czy też nie powinna być wprowadzana ustawą od tak, bo nagle ktoś tak sobie wymyślił, tylko powinna wynikać ze wskaźników ekonomicznych, powinna być ustalona z przedsiębiorcami. Ja już nawet nie powiem, co dzisiaj mi pani fryzjerka, która mnie obcinała na tę debatę, mówiła na temat tego pomysłu. Natomiast prawdopodobnie po pierwsze, po wprowadzeniu tego zwiększy się szara strefa. De facto wpływy budżetowe wcale się nie zwiększą. A tak naprawdę ci najmniej zarabiający pracownicy nie będą tyle zarabiać, bo po prostu będą zmniejszane im etaty na 3/4 czy pół etatu, co już się słyszy od przedsiębiorców, że w taki sposób obejdą ten wymysł tak naprawdę. Także świetne pytanie, dziękuję. Ja nie popieram tego pomysłu. Uważam, że to powinno iść naturalnie, zgodnie z cyklem gospodarki i powinno być ustalane z przedsiębiorcami. Dziękuję bardzo. O kolejną odpowiedź na to pytanie poproszę pana Arkadiusza Iwaniaka. Oczywiście pomysł, który się pojawił, ten najbardziej ekstremalny, że najniższa płaca powinna być na poziomie 4000, po pierwsze 5000, aha, już 5000. Milion. To, proszę o spokój. To oczywiście to jest pomysł, który spowoduje, że małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały podjąć decyzję następującą. Będą mieli kilka rozwiązań. Zwolnić pracownika, podnieść ceny na przykład w restauracji, czy tak jak Michał był u fryzjera, ewentualnie próbować obejść to w inny sposób. Płaca minimalna niewątpliwie powinna być podnoszona. My proponujemy, aby ją urealnić w ten sposób, żeby to było po pierwsze oparte o wskaźniki gospodarcze, konsultacje ze związkami zawodowymi i ze związkami przedstawicielami firm, przedstawicielami dużych korporacji, ale również przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw. Płaca minimalna nie może blokować małych i średnich przedsiębiorstw, ale musi być urealniana tak, żeby gwarantowała minimum życia, żeby to było, nie było minimum... Czas powoli upływa. No. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Aha, i tym samym
Kolej na panią Wioletę. Płaca minimalna nie powinna być głodowa, tak jak przez wiele lat była podwyższana o 50 albo 100 zł i było podnoszone wielkie larum, czego chcą te związki zawodowe. My o 100 zł musimy podnieść płacę minimalną. To po prostu było dla mnie niewiarygodne, bo to są normalne, godne warunki, żeby każda rodzina mogła normalnie egzystować, a nie korzystać z pomocy społecznej. Jak korzysta z pomocy społecznej, to przecież też bierze od państwa te pieniądze, bo to są nasze podatki. To czym samym, czy nie lepiej, żeby godnie zarabiali, mogli utrzymać siebie i swoją rodzinę, a nie korzystali z pomocy społecznej? Chyba odpowiedź jest oczywista. W moim przekonaniu, tak jak pan powiedział, że komu trzeba zabrać? Nikomu nie trzeba zabierać. A może inaczej, komuś trzeba zabrać, komuś, kto kradnie. Tak, tak, ja odpowiadam panu na pytanie. Komuś, kto kradnie, bo wiecie państwo, kiedyś był taki minister finansów, który się Rostowski nazywał. Jak PiS powiedział, no damy 500+ mieszkańcom, Polakom, to wiecie, co minister Rostowski powiedział? Pieniędzy nie ma na obietnicę PiSu. I cytuję jego słowa. Pieniędzy nie ma na obietnicę PiSu. Ale te pieniądze są. Nie doprowadziły do krachu, do tragedii, do załamania budżetu. Polacy dostają 500+, mają rozszerzony program, mają szereg innych środków finansowych, które do nich bezpośrednio trafiają. I to jest cel, żeby pieniądze trafiły do ludzi, żeby oni mogli czuć się jak godnie zarabiający ludzie i wydawać te środki na siebie i na swoją rodzinę. I ja nie uważam, że to jest coś złego. Natomiast 4 tysiące to nie jest maksymalne. Minimalna, bo 5 tysięcy proponuje Platforma, przebiła nas. Dziękuję bardzo. Proszę o spokój, naprawdę. Nie trzeba się denerwować. A teraz kolej na pana Mariusza Pogonowskiego. Sytuacja, w której ludzie zarabiają minimalnie 4 tysiące złotych, jest bardzo ciekawą sytuacją, ponieważ mogłoby to ożywić rynek. Oczywiście nie wiem, jak to zrealizować, ale rzeczywiście ludzie mieliby nagle w portfelu więcej pieniędzy, mogliby sobie kupić pewne dobra. Kupując te dobra, zapłaciliby za wytworzenie tych dóbr producentom i mogłoby to w jakiś sposób napędzić gospodarkę. Być może byłoby jakieś drobne załamanie, ale może by to się udało. Tych może jest bardzo dużo. Ja tego nie umiem policzyć, ale jeden z moich znajomych przedstawił mi taką wizję, która wydaje się być realna. Ciekawe, czy to by się udało, czy to się uda. Dziękuję bardzo. Przy pytaniach od publiczności nie będziemy realizowali rundy ad vocem ze względu na to, że chcemy usłyszeć jak najwięcej głosów z sali. I właśnie drugą osobą była osoba z właśnie ostatniego rzędu. Rozumiem. Dobrze. Ale jest pan tego pewien? Dobrze. A może młodzież? No, jeżeli są jakieś głosy młodzieży, to będziemy jak najbardziej je preferować. Z całym szacunkiem, oczywiście nie ma tu... To pan no się dobrze. Musi zdecydować. Wybrać. Miło się wszystkich słucha, natomiast ja powiem tak, przysłuchując się tym wypowiedziom, że powiem, rzucać ci państwu pomysły, natomiast pomysły są dobre, ale najpierw to musi być, żeby mieć dobre pomysły, musi być dobra diagnoza. Bez diagnozy nie mamy dobrych pomysłów i tutaj te wszystkie pomysły, które macie, no, trzeba zweryfikować. W Płock musimy odpowiednio postrzegać. Jest tutaj strategiczny kompleks, miasto o wspaniałej historii, o wielkich perspektywach i to musicie państwo wiedzieć. Obszar miasta i obszar funkcjonalny Płocka trzeba zauważać jako obszar funkcjonalny o znaczeniu ponadregionalnym i obszar funkcjonalny o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej kraju. I teraz pytanie, czy państwo jako nasi przedstawiciele w organach centralnych w Sejmie, będziecie walczyli o właściwe postrzeganie Płocka, bo no, tego właściwego postrzegania od samego początku funkcjonowania Płocka z kombinatem my nie zauważamy. Dziękujemy także bardzo. O to chodzi. Dziękujemy bardzo. I tym samym... I tym samym pierwszą wypowiedzią będzie wypowiedź pana Arkadiusza Iwaniaka.
Czy rozumiem, że to jest jakby pytanie zamknięte i odpowiedź jest prosta? Tak, oczywiście, będziemy o to, będziemy zabiegać. No, co tu można więcej powiedzieć? No jest to sprawa oczywista. To wezwanie do głosowania na ludzi z Płocka jest jakby również tego dowodem, bo kto inny jak nie Płoczanie mają zabiegać o odpowiednie traktowanie tego miasta, o takiej dumnej historii, o czym pan wspomniał. Musimy, ale proszę spójrzcie na to wszystko, kto do tej pory kandydował i jak zabiegał, bo to jest kluczowa rzecz. Musimy wybrać ludzi z Płocka i to jest najważniejsze i to będzie gwarancja tego, że będą oni zabiegać o sprawy Płocka. Dlaczego? Bo szybko zostaną rozliczeni. Dziękuję bardzo. I tym samym kolejną wypowiedzią będzie wypowiedź pani Violetta Kulpy. Pani Anie, rzeczywiście pana sformułowanie wielokrotnie słyszę, rozmawiamy o tym na sesjach, rozmawiamy o tym na komisjach merytorycznych. Tyle lat, ile o tym mówimy, tyle lat jest to ważne. Z mojego punktu widzenia, ja mogę powiedzieć genezę, dlaczego zdecydowałam się kandydować do Sejmu, bo wiele osób mi się zdziwiło, dlaczego ja w ogóle kandyduję do Sejmu, bo od niepamiętnych czasów jestem radną i ja jestem związana z tym miastem i tak dziwią się trochę. To powiem tak, szanowni państwo, jest wiele tematów, które doskonale wiecie, wykraczają poza możliwości radnego, poza możliwości każdego samorządowca. I jest szereg takich problemów, które dotykają miasto Płoc od kilkudziesięciu lat, których nikt nigdy na przełomie tego czasu nie potrafił zrealizować. I to między innymi jest ta komunikacja, to są problemy zdrowotne, czyli ta onkologia, o której państwu no, nie było czasu powiedzieć, ale to jest program prozdrowotny dla mieszkańców, który uruchamiamy od czwartego kwartału. I to są tematy, których nie jestem w stanie często zrealizować z racji pozycji samorządowca. I dlatego była ta moja decyzja niejednokrotnie również podyktowana tym, co mówi pan Jan na sesjach i umiejscowieniem tego Płocka chociażby w całej sieci komunikacyjnej. To jest tak ważne, tylko ja nie mam tego narzędzia obecnie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i o kolejną wypowiedź poprosimy pana Mariusza Pogonowskiego. Promowanie Płocka to promowanie płocczan. Zatem jeżeli państwo zagłosujecie na Płocczan, tym samym będziecie promowali Płock, bo my wychowując się tu, mając tu swoje rodziny, domy, przestrzeń życia, rzecz najprostszą sytuacją jest to, że zadbamy właśnie o tą przestrzeń. Gdzie indziej będzie nas ciągnęło i najbardziej interesowało, aby było lepiej. To oczywiste, stawiajmy na Płock i na Płocczan. Dziękuję bardzo i o ostatnią wypowiedź poprosimy pana Michała Sosnowskiego. Za 20 minut jest mecz piłki nożnej Wisła Płock - Arka Gdynia, w związku z tym ja nawiążę trochę do tych relacji z Orlenem. Dla mnie jest bardzo dziwną sytuacją i niedopuszczalną to, co ma miejsce, czyli że mamy na przykład rozstrzygnięty przetarg na nowy stadion dla nafciarzy, gdzie mamy zabezpieczone przez samorząd płocki około 100 milionów, mamy na stole ofertę 166 milionów, no i mamy te brakujące 66 milionów, prawda? I teraz moim zdaniem posłowie partii rządzącej, zamiast ścigać się, kto będzie miał ładniejszy billboard z Jarosławem Kaczyńskim w mieście, powinni ścigać się o to, kto pierwszy załatwi brakujące miliony, czy to z Orlenu, czy z Ministerstwa Sportu na ten stadion. Niestety podejście mamy takie pierwsze, o którym wspomniałem, a nie to drugie. Ja gwarantuję, że jeżeli wejdę do Sejmu, to będę zabiegał o sprawy Płocka i to nie tylko przez ministerstwo, ale również przez PKN Orlen. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Serdecznie zachęcamy młodzież młodzież będzie. Mamy pana, który zgłasza się już po raz drugi, więc tak. Zapraszam. Niech pan nie czeka do końca. Dziękuję serdecznie za możliwość wypowiedzenia się. Nazywam się Zachariasz Chabowski, studiuję na Politechnice Warszawskiej. Jestem, że tak powiem, niezależnym studentem, nie reprezentuję żadnego ruchu politycznego. Natomiast moje pytanie odnosi się do czwartej władzy, mianowicie wolności mediów. W jaki sposób chcieliby, czy planują państwo rozwiązać monopolistyczną pozycję Facebooka, YouTube'a i innych tego typu pochodnych serwisów? I ich, no, powiedzmy, wątpliwej zdolności, czy nawet wątpliwe, bo ta zdolność jest oczywiście realna, ale w jaki sposób pozwolić debacie publicznej rozwijać się na tych mediach, eliminując całkowicie zamykanie ust, tak zwane płynące z pobudek politycznych. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tym razem rundę odpowiedzi rozpocznie pani Violetta Kulpa.
Znaczy, szczerze mówiąc, wie pan co, ja nie jestem za tym, żeby jakby wkraczać w taką działalność gospodarczą, która jest stricte pod jakimś hasłem, czy to jest Facebook, czy YouTube, niezależnie od tego, jakie to jest medium. Natomiast ja mogę tylko odnieść się do tego, że nie do końca zgodzę się z tym, że wpływ na naszą niezależność w Polsce, nie tylko jeśli chodzi o media, ale wyznawanie poglądów i różne sfery nas otaczającego życia, mają niestety środki finansowe pochodzące spoza granic Polski. I to ma duży wpływ na kształtowanie opinii o szeregu różnych rzeczy i niestety mając te środki, bo to są duże pieniądze, oni mogą niestety kształtować tą opinię. Niestety są to bardzo przykre sytuacje, które wielokrotnie w historii miały miejsce na bazie tych środków pochodzących z zewnątrz. I pewnie o to też panu poniekąd chodzi, ale oczywiście no to jest działanie rządu, które mogłoby w jakiś sposób ograniczyć wkraczanie tego typu funduszy zewnętrznych w działania mediów, które powinny być bezstronne i powinny przekazywać obiektywne informacje, a nie swoje tak naprawdę wywody i narzucać komuś retorykę, tak naprawdę jego myślenie. Ja jestem absolutnie temu przeciwna. Każdy z nas powinien słuchać się w opinie różnych mediów i wyciągać własne wnioski. I taką jestem zwolenniczką. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O kolejną wypowiedź poprosimy pana Mariusza Pokonowskiego. Egzystowanie w mediach, w przestrzeni internetu jako osoba prywatna i osoba, która nie ma twarzy, uważam, jest czymś bardzo złym. Nie powinno być na to przyzwolenia. Jeżeli ktoś wypowiada się publicznie, to tak jakby wypowiadał się w oczy drugiego człowieka, bierze pełną odpowiedzialność za swoje słowa i reprezentuje je swoją twarzą, którą może stracić. Albo może pójść za to do więzienia, jeżeli kogoś obrazi albo naruszy jego dobra osobiste. Jeżeli chodzi o przestrzeń medialną, rzeczywiście pieniądze biorą tu górę i można po prostu media kupić albo im kazać, jeżeli jest się władnym. Więc ten świat jest no, straszny, ponieważ kreuje naszą opinię. I tak naprawdę ciężko się przed tym obronić, bo jak się ma 3 kanały telewizyjne i nie ma się środków na to, żeby mieć ich więcej, to ta opinia zostanie stworzona i ona zostanie stworzona, bo telewizja mówi prawdę. W telewizji powiedziano przecież, prawda? No ta akurat, którą oglądamy, to właśnie ta, bez względu na to, którą oglądamy. Tak więc jest to bardzo niebezpieczne i będzie. Żyjemy w takim świecie. Najlepiej wyłączyć telewizor. Dziękujemy bardzo. I tym samym przechodzimy do wypowiedzi pana Michała Sosnowskiego. Tak naprawdę jest coraz więcej osób, które w ogóle nie oglądają telewizji i być może bardzo dobrze. Tak naprawdę to jest pytanie o media, jest trochę wyzwaniem dla was, młodych ludzi, bo dzisiaj każdy może być dziennikarzem, każdy ma praktycznie smartfona w ręku i może coś nagrać, może coś skomentować, napisać swój własny tekst. I zachęcam was do takiej aktywności, bo to też bardzo uczy funkcjonowania w społeczeństwie, współdziałania, współpracy i tak dalej. Ja tak jak mówiłem, ogarniam media społecznościowe, ale na poziomie Facebook, Instagram, Twitter, Tinder też wiem, co to jest. Natomiast już wasze TikToki czy Snapchaty już nie do końca w to wchodzę i nie do końca bym chciał. Także tak naprawdę to jest wszystko przed wami, bo to się tak dynamicznie zmienia, że no, wszystko należy tu od was i to uważam, że każdy z was może być lepszym dziennikarzem niż dziennikarze TVP. Dziękujemy bardzo. I tym samym przechodzimy do ostatniej wypowiedzi na to pytanie. Wypowiedzi pana Arkadiusza Iwaniaka. Ja opowiadam się za tym, aby była dowolność słowa, wolność słowa, by nie było żadnej krępacji, jeśli chodzi o media, by nie było narzucania cenzury. Na pewno niedopuszczalne jest to, co się dzieje w telewizji publicznej i to jest kwestia, myślę, że przy Facebooku musimy również pamiętać i o tym, co się dzieje na Facebooku i o tym, jak środki zewnętrzne mogą wpływać na kreowanie pewnej wizji. Musimy pamiętać również o telewizji publicznej, również o gazetach, które kreują rzeczywistość, a korzystają ze środków pochodzących od spółek państwowych. To jest niezwykle, niezwykle ważne. Media powinny być po pierwsze niezależne politycznie, wolne od nacisków i kreować, przedstawiać tą rzeczywistość w taki sposób, jaki ona ma dzisiejszy wygląd.
A oczywiście dzisiaj to, co powiedział Michał, wy wszyscy młodzi ludzie możecie być dziennikarzami i tą rzeczywistość kreować bez względu na to, co wam się sugeruje. To jest Facebook i te wszystkie inne społecznościowe kwestie są jakby do waszej dyspozycji. Nie możemy tylko ulegać temu wszystkiemu, co nas zalewa. Musimy mieć wyobraźnię i odpowiednie postrzeganie tej rzeczywistości. Dziękuję bardzo. I teraz czas na ostatnie pytanie z sali. Widzę tutaj naszego kolegę młodzieżowego radnego, który chce zadać pytanie, zatem serdecznie zapraszamy. Panie wiceprzewodniczący. Witam serdecznie, Aleksander Dyka. Mamy wśród nas, wśród gości doświadczonych samorządowców, stąd też pytanie na ten temat. Czy powinniśmy poszerzać kompetencje samorządów terytorialnych, może je trochę zmniejszyć, czy zostawić tak, jak jest to obecnie? Dziękuję. I pierwsza odpowiedź na to pytanie będzie od pana Mariusza Pogonowskiego. Absolutnie powinniśmy poszerzać kompetencje, ponieważ my, żyjąc tu w Płocku, borykając się z problemami, mamy o nich większe pojęcie i potrafimy podjąć bardziej precyzyjne decyzje. Zarządzając jakby centralnie, pewnych rzeczy nie dostrzegamy, a pewne generalizujemy. Tak więc przesunięcie decyzji do nas tu, tych, których żyjemy i których rozstrzygamy te problemy, jest absolutnie korzystne. Dziękujemy bardzo. O kolejną wypowiedź poprosimy pana Michała Sosnowskiego. Kluczowa powinna być tu zasada subsydiarności, czyli problemy powinniśmy rozwiązywać jak najniżej. Tam dopiero jeżeli niżej się nie da ich załatwić, powinny wchodzić na wyższy szczebel. Jak najbardziej opowiadam się za jak największą decentralizacją, wzmacnianiem roli samorządów. Niestety aktualnie rząd ogranicza kompetencje samorządom tak zwaną metodą salami, czyli odcinając po kawałeczku pewne kompetencje. Podam tu przykład, na przykład jeżeli chodzi o pogłębianie Wisły, kiedyś melioracją zajmowała się jednostka samorządowa, aktualnie powstała spółka Wody Polskie i niekoniecznie działa w tym temacie, ale to jest przykład taki odbierania kompetencji. Z kolei często jest tak, że pewne zobowiązania rządu powodują, że finansowe zobowiązania przenoszą się na samorząd. Tak było choćby, tak będzie choćby z podwyżką płacy minimalnej, bo gro środków zapłacą za to samorządy. Także jak najbardziej samorząd jest to najbardziej udana reforma w naszym kraju. Polacy według wszelkich badań dużo lepiej oceniają samorządowców niż parlamentarzystów. W związku z tym jak najbardziej niech ta władza płynie do tej władzy, która jest jak najbliżej obywatela, bo samorząd to my wszyscy, samorząd to również wy, samorząd to również wasza młodzieżowa rada gminy. A wiadomo, no nie pozwólmy na to, żeby wszystkimi sprawami w Polsce kierowano z jednego gabinetu. Dziękujemy bardzo. O kolejną wypowiedź poprosimy pana Arkadiusza Iwaniaka. Jestem całym sercem za tym, żeby samorządy mogły jak najbardziej kreować tą naszą rzeczywistość, żeby te decyzje najważniejsze dla nas tu w Płocku czy w tych gminach ościennych zapadały właśnie w tych samorządach. Za tą decyzyjnością samorządów powinny i przekazywaniu od władzy krajowej tych możliwości i podejmowania decyzji właśnie w samorządach powinny iść środki, a nie ograniczanie tych środków. I jak Michał wspomniał o Młodzieżowej Radzie Płocka, to ja osobiście wpisałbym to zadanie i obowiązek powołania takiej rady na każdym szczeblu, jeśli chodzi o gminę i o powiat. Tak, żebyście mieli realny wpływ na to, co się dzieje, żebyśmy mogli realizować waszą wizję Polski, wasze spojrzenie na to, co się będzie działo, żebyście byli naszym głosem doradczym, ale to powinien być obowiązek powołania na każdym szczeblu gminnym i powiatowym. Dziękujemy bardzo i poprosimy o wypowiedź panią Violettę Kulpę. No ja mam odmienne zdanie. Ja nie uważam, żeby samorząd był szczególnie ograniczany bądź wręcz zabierane mu pewne prawa. Popatrzcie na inicjatywę obywatelską. Sami możecie złożyć projekt uchwały do Rady Miasta. Popatrzcie na budżet obywatelski. To właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości uchwalił zapis, kiedy każdy samorząd ma obowiązek zainicjować budżet obywatelski w określonej kwocie. To są inicjatywy, które mogą wypływać bezpośrednio od społeczeństwa, ale gdybyśmy odwrócili tą sytuację, to popatrzcie na sytuację, która niedawno nas dotknęła jako miasto Płock, czyli awaria Czajki. Samorząd zostaje z problemem. I co wtedy? Do nas płyną ścieki cały czas.
bo nie ma środków na to, żeby natychmiast zadziałać, wyłożyć ogrom gotówki na to, żeby wybudować most pontonowy i rurę, która będzie przeprowadzała ścieki. Inaczej cały czas byśmy mieli zatrutą wodę. Do czego doprowadziłaby decentralizacja, jeśli tak chcemy zrobić? Do tego, że samorząd, akurat miasto stołeczne Warszawa, musiałby wyłożyć pieniądze na to, żeby wybudować nową rurę, żeby przeprowadzić tamtędy ścieki. W związku z tym popatrzcie, że nie zawsze to, co uważamy, że z pozoru wydaje się ok, jest właściwe dla samorządu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i tym samym zamykamy naszą debatę. Poprosiłbym serdecznie o brawa dla wszystkich naszych debatantów. I chciałem również podziękować wam za uczestnictwo w tej debacie, którzy to byliście z nami do samego końca naszej debaty, aktywnie się udzielaliście, czy podczas pytań od publiczności, czy i poza, czego nie do końca jesteśmy w stanie pochwalić, tym niemniej sala była aktywna, bez dwóch zdań. I chciałem z tego miejsca powiedzieć, iż Młodzieżowa Rada Miasta Płocka będzie starać się kontynuować tego typu debaty. Siłą rzeczy nie mogą być to już debaty przedwyborcze, przynajmniej na pewno nie w naszej kadencji, a z debatą przedwyborczą przed wyborami prezydenckimi może być ciężko. Tym niemniej postaramy się nadal kontynuować tą naszą tradycję debat w tematach, które są ważne dla młodzieży i dla Płocka, również zapraszając czołowych naszych lokalnych polityków. I z tego miejsca chciałem ponownie wam serdecznie podziękować. Chciałem również podziękować mojemu współprowadzącemu za wszelką pomoc, którą od niego otrzymałem, w szczególności zaś pomoc merytoryczną przy doborze pytań. Dziękuję bardzo. Ja tylko dosłownie jedno zdanie. Wszystkim państwu dziękuję. Dziękuję gościom, dziękuję z publiczności, ale też trzeba powiedzieć, że mamy Młodzieżową Radę Gminy i proszę państwa, samorząd, bo była o nim mowa, to ludzie. Mówiliśmy o zasobach, o pewnym kapitale społecznym tego miasta. To właśnie ci ludzie, także chciałbym podziękować panu Michałowi, całej Młodzieżowej Radzie Miasta za inicjatywę i za chęć działania. Dziękuję bardzo.